Widzę w Red Room numer 50, jubileuszowy odcinek z właścicielem Widzewa Łódź, panem Tomaszem Stamirowskim. Jest to też nasza pierwsza rocznica. Akurat tak się złożyło, że dzisiaj mija rok naszej działalności oficjalnej na Twitterze, także fajnie, że zamykamy te 50 odcinków taką klamrą, którą można nazwać tutaj pana właściciela, czyli pana Tomasza Stamirowskiego, który tutaj jest najważniejszą osobą w klubie. Myślę, że fajnie to się ułożyło. Nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że dzisiaj mija rok od naszej działalności, także kompletnie przypadkowo, ale bardzo fajnie. Co mogę powiedzieć? Prosimy was oczywiście o czynny udział. Na początku będziemy rozmawiać my tutaj z Zizu, ale na pewno dopuścimy was do głosów też. Oczywiście przeczytamy pytania, które zostały zadane pod postem z dnia wczorajszego. Też jest parę pytań z priwa, także będziemy to starać się w międzyczasie wszystko wykładać na stół. Także jeszcze raz dobry wieczór, panie Tomaszu. Zizu na pewno coś doda od siebie. Dziękujemy oczywiście za akceptowanie zaproszenia. I zaczynamy. No, 20.01, Widzew Red Room numer 50, właściciel Widzewa Łódź, pan Tomasz Stamirowski. No, dobry wieczór. Pozdrawiam wszystkich. Gratuluję rocznicy. Pierwsza to faktycznie ważna sprawa. Dobry wieczór. Tak jak Patryk wspomniał, Widzew Red Room 50 zaczyna się. Jak taki mały jubileusz, rok czasu, 50. podcast, to i gość specjalny, tak jak Patryk wspomniał, pan prezes Tomasz Stamirowski, większościowy udziałowiec naszego ukochanego klubu Widzewa Łódź. To może na początek, jak zwykle, takie pytanie rozbiegowe, rozgrzewkowe, panie prezesie. Jakie nastroje po inauguracji sezonu? Jak pan przeżywał ten pierwszy mecz w sercu Łodzi? Jakie wrażenia, jakie wnioski? Znaczy radosny, no myślę, że jeden. No, pierwszy mecz zawsze ważny, także no, zwycięstwo to jest na końcu najważniejsze. No, a poza tym cały mecz był, myślę, że emocjonujący, także to jest pierwsze. No to te emocje były, myślę, że Puszcza takim jest niewygodnym przeciwnikiem, tak? I to chyba każdy gdzieś tam z tyłu głowy miał, że oczywiście z wszystkich Beniaminków, no to można powiedzieć Ruch, ŁKS, OK, to są uznane firmy, no Puszcza pierwszy mecz w Ekstraklasie, no ale z tyłu głowy trzeba było też mieć, że nie bez powodu wygrali trzy mecze jakby z Wisłą Kraków, tak? No w tym jakby ten najważniejszy, istotny, także też presję znoszyli. Także bardzo fajna atmosfera, super. No myślę, że to tęskniłem za tym, także no to myślę, że wszystkim nam przypomniało, jak pięknie jest na naszym stadionie. No i oczywiście myślę, że dobrze wchodzimy w sezon, tak? No to zwycięstwo było istotne. Panie Tomaszu, czy wróciły stare demony podczas tego 1-0 na początku pierwszej połowy? Bał pan się o wynik? Miał pan jakieś wątpliwości co do gry zespołu, czy raczej z tego, co pan obserwował podczas na pewno przygotowań i pracy trenera i tak dalej, te transfery, był pan pewien, że ten mecz wyciągniemy? Bo szczerze mówiąc, wielu kibiców mimo tego wygranego meczu, faktem tutaj mental jest bardzo ważny, następne mecze dosyć kluczowe, przede wszystkim derby, ale jednak ta gra była taka no niepowalająca, mimo że fajna, atrakcyjna dla oka, no bo wynik 3-2 to na pewno fajnie się ogląda, natomiast pewnie w Łodzi chcielibyśmy być przede wszystkim skuteczniejsi i solidniejsi w obronie. Znaczy no bez wątpienia, no pewnie, że każdy by wolał, żebyśmy zdecydowanie wygrali, tak, i można powiedzieć, no ten początek meczu, tak, no przecież dwie sytuacje mieliśmy bardzo dobre, no myślę, że Dominik Mo powinien strzelać, tak, no w tej drugiej wypadku, no później bramka była przepiękna, tak, no to zawsze się może zdarzyć, tak, no takie bramki, no to naprawdę, no też jakby były, także ja widziałem przede wszystkim, no dążenie do zwycięstwa, no to co mieliśmy chyba, no w poprzednim sezonie, w pierwszej rundzie to samo, tak, no przecież traciliśmy też bramki, ale myślę, że widać było dążenie do zwycięstwa i dążenie do wygranej, tak, no także pewne, że wiele elementów no, jest do poprawy, no ale to myślę, że jest ewidentne tak samo, tak. Także no ważne, myślę, istotne dla drużyny, tak, no po stracie bramki, no to gdzieś tam mieliśmy tą chwilkę tak zwątpienia, no ale drużyna pozbierała się, kreowała sytuację, tak, i na końcu oczywiście strzelenie trzech bramek, no to też jest istotne, tak. Panie prezesie, a gdybyśmy tak odłożyli pana funkcję większościowego udziałowca i tylko zapytali Tomasza Stamirowskiego jako wieloletniego kibica Widzewa Łódź, to czy według Tomasza Stamirowskiego kibica tej drużynie potrzeba jeszcze wzmocnień? Bo nie ukrywam, że my tutaj jako Widzew Red Room tak sobie diagnozujemy, że tej drużynie zdecydowanie przydałby się zawodnik do środka pola i zdecydowanie taki generał linii obrony jeszcze.
Znaczy nie da się oddzielić, znaczy, no, można powiedzieć, że każdy, no, wzmocnienia są zawsze, tak, no wątpię, żeby, jeżeli będziemy wszystkiego wygrywać, no to powiem sobie, okej, wzmocnień nie trzeba, tak, no także tu, gdzie jesteśmy, no to to, że wzmocnienia jakby są niezbędne, no, jest ważne, ale myślę, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak, no jest, jest określona drużyna i teraz jest najważniejsze, no, że tak powiem, jak ta drużyna będzie grała, tak, no. Patrząc z mojej strony, można dyskutować, czy generał do środka. Mam Alvareza, tak? No, mam Alvareza i on będzie rozgrywał, tak? No, czy jest potrzebny jakby, no, też kolejny, który by grał, no to, to powiedzmy sobie to szczerze, no nie stać nas jakby na zbieranie i jakby robienie takich transferów, jak chociażby, no, szedł raz Kiteli, tam strzelił jakby do Rakowa, tak? No, także to, co możemy, robimy, no pewne wzmocnienie jeszcze, na pewno jeszcze co najmniej jedno będzie. No, myślę, że takiego, jak to mówimy, generała, tak, no to trzeba sobie zdefiniować, no jakiego typu jakby generała chcemy, tak, no, w przyszłości. Znaczy tutaj pięknych... Zizu, panie Tomaszu, ja przepraszam, że przerwę, ale Zizu chyba generała miał na myśli środek obrony, jeżeli się nie mylę. No tak, no środek obrony, no jasne, no to jest jakby, jeżeli chodzi o stoperów, no to no, jest też dyskusja, tak, no mamy dwóch, no przecież jest Żero, jest Szota, także no nie można powiedzieć, no też są jakby i osobami, które mają jakby grać, no jest Patryk Stępiński w tym momencie. No ale myślę, że tak, no to nie odkryjemy jakiegoś wielkiego, że jakby, no też można dyskutować o, jeżeli chodzi o takiego, no stopera, jak czasami się śmieje, tak, no chciałbym takiego wytatuowanego, że tak powiem, czarnoskórego, którego, no nie wiem, tak, no z mega dynamiką, no którego każdy spojrzy i każdy się boi, tak, no to można powiedzieć, no jak mieliśmy też, czy chociażby prezesa w przyszłości, także no tutaj to, to w tym zakresie, tak, no ale, ale to zawsze, no to jest pewne, że tak powiem, musimy patrzeć, no tu, gdzie jesteśmy, tak, no takich zawodników, które by weszli z marszu, no pamiętajmy, że mówimy zawsze o stoper, też jest, no, że tak powiem, bardzo poszukiwany, tak, no dobry stoper, no to, to można powiedzieć, no to jest w kolejnej kategorii po napastniku, tak, no czy bramkarzu. Tak, tak, zdecydowanie chodziło mi o stopera, takiego generała linii defensywnej. I ciekawą rzecz pan poruszył, panie prezesie, bo oprócz tego, że diagnozowaliśmy sobie tego jeszcze jednego zawodnika do środka pola i tego stopera, generała linii obrony, to właśnie diagnozowaliśmy sobie jeszcze po rundzie wiosennej, że po rundzie wiosennej ubiegłego sezonu, że brakowało nam w tej drużynie mocnego charakteru. Może nie takiego zawodnika czysto piłkarskiego, który by przerastał całą drużynę, ale chodzi o mental, że no, mieliśmy wrażenie, że na tym boisku potrzeba takiego dowódcy, przywódcy, że tak powiem, który czasami kolokwialnie chwyci za twarz tą drużynę i będzie jej przewodził. I takiego piłkarza, mam wrażenie, nie ma w Widzewie do tej pory. Po tych transferach, co obserwujemy, to nie przyszła taka osobowość właśnie i o takiego piłkarza byśmy widzieli właśnie w charakterze na przykład takiego stopera, tak jak pan powiedział, jakiegoś silną osobowość, mocnego zawodnika, powiedzmy. Znaczy na pewno, no w cudzysłowie wiemy, no tak, był też no, można powiedzieć, no Tomek Łapiński na przykład spokojny, ale wiadomo, co wprowadzał, czy Władysław Żmuda w przeszłości, wszystkich innych, tak, no także można powiedzieć, no to jest jakby, no tak, no stoperzy są też takimi osobami, które mają wielki wpływ na drużynę, widząc jakby z tyłu też bardzo dużo i wszystkich innych. Także można powiedzieć tak, no pewno, no tu możemy dywagować, myślę, że mamy kilku zawodników, którzy, no ten mental troszkę się rozkłada, tak, no nie zawsze ten mental, czy taki jest aż tak widoczny, no czasami on się odbija jakby w szatni, tak, no to jest jakby tym wszystkim, no ale nie ma wątpliwości, że chcemy więcej troszeczkę. Wszyscy, jak jeżeli się układa, no to idzie, ale można powiedzieć, to jest problem większości drużyn, tak? Kiedy się w pewnym sensie zacina i to szukanie takich, jak to się mówi, game changerów, tak? No to myślę, że każdego marzeniem jest, no, posiadanie zawodników, którzy w takim wypadku po prostu pociągną drużynę, tak? No bo jest kilku zawodników, które myślę, że fajnie reaguje, tak? I samemu, i ja spokojnie mu w tej drużynie kilku wymienić takich, które uważam, że reagują i chcą grać do przodu. No drugie, trzeba pamiętać, że trzeba też porwać innych, tak? No trzeba też mieć wpływ na innych, trzeba porwać całą drużynę. No ale myślę, że na całą też ligę takich graczy jest naprawdę mało, tak? Których mógłbym wymienić, powiedzieć, wow, oni są tacy, którzy oprócz umiejętności piłkarskich, bo to często jest mylone, umiejętności piłkarskich, umiejętności, no, takiego wpływu, pociągnięcia jakby drużyny swoim zachowaniem.
Pewnie tutaj takich zawodników można by było dwóch z ostatnich lat Widzewy wymienić. To Daniel Tanżyna, jeżeli chodzi o charakter, i pewnie Poczobut. Natomiast piłkarsko tutaj pewnie już ten poziom, nie ten sam poziom, który wymagany jest na poziomie ekstraklasy, ale pewnie o takie charaktery nam chodzi. Nawet w serialu przewinęła się taka sytuacja, na pewno pan oglądał i kojarzy tą sytuację z trenerem Niedźwiedziem, gdzie trener wspominał sytuację, gdzie wszyscy podbiegli do Dominika po meczu z Podbeskidziem po tej bramce na dającej nam awans do ekstraklasy, a z kolei wymienił jakby kontrę tej sytuacji, czyli to, co się wydarzyło w meczu. Jaki to był mecz teraz, Zizu? Nie pamiętam, gdzie straciliśmy bramkę taką, gdzie no, był taki kiks dosyć duży Dominika Kuna na środku boiska i wtedy nikt go nie wsparł. I chyba właśnie, z Radomiakiem. Chyba z Radomiakiem, tak, właśnie chciałem powiedzieć, ale nie byłem pewny. I właśnie do tego nawiązujemy, że tutaj trener sam do tego nawiązywał tak naprawdę w serialu, że brakuje tu charakteru właśnie w tych cięższych chwilach, a nie wtedy, kiedy idzie, no bo każdy chyba się zgodzi, że no, poznajemy człowieka po tym, jaki jest wtedy, kiedy naprawdę nie idzie, kiedy trzeba wspierać kolegów na boisku, kiedy trzeba dać troszkę więcej z siebie, niż faktycznie możemy dać oficjalnie. Natomiast no, tutaj widać ewidentnie brak. Oczywiście tutaj ten nowy sezon może być zupełnie inny. Też przyszedł trener, który ma wspomagać tych zawodników w momentach cięższych, które na pewno się pojawią na przestrzeni całego sezonu. Natomiast no, jeżeli trener o tym wspominał, to pewnie gdzieś tam ten problem został zdiagnozowany i mamy nadzieję, że taki zawodnik już dotychczas się pojawił z tych transferów, które przyszły, ale nie wyklucza pan opcji, że taki zawodnik jeszcze widzę, by się pojawił w tym okienku transferowym, który trwa bez mała jeszcze ponad miesiąc. Znaczy, nie wykluczam. Znaczy, ja bym nie zabierał, jakby tak mówimy, no troszkę często mylimy ekspresyjność z takim wpływem, tak? No bo można powiedzieć, no, że ktoś pobiegnie, pokrzyczy na kolegów, no, wow, i tam wszystkich ciągnie, tak? Także no jasne, myślę, że każdy inaczej reaguje, tak? No patrząc na przykład na Marka Hanuszka, no to jest super, on w wielu momentach no, mega reaguje, tak? No, jego na przykład pressing, poderwanie drużyny mi się bardzo podoba, tak? Może to nie jest takie widoczne, tak? No, nie jest tak widoczne jak stoper, który, nie wiem, idzie i tak przebojowo, no przy chociażby rzutach rożnych czy wszystkich innych, to widzimy i pamiętam jedną bramkę, no tylko stoperzy strzelają przeważnie jedną, dwie bramki, tak? No. Raczej nie więcej, tak, ale to zostaje bardzo w pamięci, gdzie tam się łowi, mówi, tak podrywa, czy robi wszystkich innych. Także myślę, że no, znaczy nie, pewnie, że Widzewie no, potrzebujemy liderów, tak, no, jeżeli chcemy iść wyżej, to potrzebujemy. Znalezienie lidera i tak naprawdę z bardzo dużą, bo lider przeważnie musi się wiązać jakby z umiejętnościami też sportowymi, tak, żeby mieć dobry wpływ, no też nie jest takie łatwe, tak, no to wszyscy szukają i proszę mi wierzyć, no patrząc na przyszłość czy wszystkich innych, no będziemy, żeby ta drużyna wzmacniana była przez jakby osoby, ale to też było u wszystkich, tak, no to nie tylko chodzi, żeby jeden, no to myślę, że ważne jest nastawienie całej drużyny, tak, patrząc do ostatniego meczu, ja naprawdę widziałem tam nastawienie na zwycięstwo. Tak, nie widziałem zwieszonych głów, oczywiście zawsze jak się straci bramkę, no to trochę tam gdzieś tam człowiekowi to każdemu gdzieś tam jest, ale ja widziałem po prostu walkę do przodu o zwycięstwo, tak? Także to jest jakby istotne i w wielu meczach poprzednio tak samo, tak? No to jest jakby w poprzedniej jakby sezonie, tak, no, do pewnego momentu, no to tak, widać było naprawdę tak, że nawet jak przegrywaliśmy, to ja patrzyłem, wow, czekamy do końca, bo wiem, że coś się jakby zdarzy i ta drużyna będzie dążyła do zwycięstwa, tak, no nie oszukujmy się, to nie jest tak, że będziemy rozjeżdżać przeciwników, ale wiedziałem, że będziemy próbować, tak, że będziemy próbować strzelać i naprawdę też wiele bramek w końcówkach strzelaliśmy, no ale myślę, że bezdyskusyjnie z wątek, no chcemy, widzę, wie, jakby też zawodników, którzy pokazywali charakter, czy to będzie bardzo ekspresyjnie, czy mniej, ale żeby po prostu mieli to w sobie, nie załamywali się, dążyli do zwycięstwa, dążyli do jak najlepszej gry. Tak? A drugie, no żeby tworzyli kolektyw, tak? No bo dla mnie to też pamiętajmy, że jakby no liderzy często w szatni, no gdzieś tam ktoś, kto jest bardzo ekspresyjny, no to jest jakby w tle mamy tak wpływ na szatnię, no to chodzi o to, żeby to też funkcjonowało jako kolektyw. No myślę, że tym jako widzew możemy nadrabiać, tak? Ja chciałbym widzieć zespół, tak? I który się wspiera, który jakby działa, no bo myślę, że tym możemy się, plus organizacja, no wiele rzeczy jakby z tyłu, ale w tym możemy się przeciwstawić, no też teoretycznie drużynom, które mają silniejsze indywidualności. Czy ma pan zawodnika w aktualnym Widzewie, bez którego nie wyobraża pan sobie tego Widzewa dzisiejszego? Ma pan taką jednostkę, która dla pana jest takim monumentem dobrej gry, czy to w obronie, no bez znaczenia, zawodnik, bez którego pan mówi Widzew i pan wie, że to jest
na dzień dzisiejszy zawodnik numer jeden, bez którego ten Widzew nie istnieje. Nie, nie, czy wolałbym uniknąć też jakby indywidualnych. Mam nie, jest grupa osób, które, znaczy zawodników, których jakby cenię, tak, i graczy, które uważam tworzą o siłę tego zespołu, tak, także to nie jest jakby zespół oparty na jednostce, co ma, można powiedzieć, no, ktoś powie o minusy, bo nie mamy no, kogoś takiego, ale ja powiem też są plusy, bo nie jesteśmy uzależnieni w tym momencie od, nie wiem, tak naprawdę absolutnie sytuacji i jednego zawodnika, który jest. Tak, uważam, że w tym momencie rozkłada się na kilku zawodników, także no, dla mnie patrząc z kilku zawodników, no tworzy ten trzon, tak. Panie prezesie, chciałbym wrócić chwilę, cofnąć się troszeczkę w czasie do konferencji prasowej, która odbyła się ze względu na odwołanie prezesa zarządu byłego, Mateusza Drużdża. Na tej konferencji mówił pan, że trzeba skoncentrować się bardziej na aspekcie sportu w klubie. W końcu jesteśmy klubem sportowym. I po tym, jak pan powiedział, że ta wajcha trochę będzie przesunięta w kierunku sportu bardziej zdecydowanie w klubie, obserwowałem sobie to okienko transferowe poczynania dyrektora sportowego i spotykałem się z takimi głosami kibiców z lekkim rozczarowaniem, jakby pana słowa, nie wiem, czy zostały może źle odczytane przez kibiców, może rozbudził pan zanadto apetyty, bo odnosiłem często wrażenie, że kibice spodziewali się czegoś więcej, że skoro właściciel powiedział, że sport będzie teraz kluczowy, to tutaj, nie wiem, może sobie aż zanadto wyobrażano, że tutaj nie wiadomo kto przyjdzie. Jakby pan się odniósł do takich głosów? Znaczy myślę, żebyśmy mieli zrozumienie no, dwóch aspektów, tak? No, tu utożsamiamy jakby wajchę sportu, że wow, teraz będziemy robili no gdzieś to mega jakby transfery, tak? Także no, to jest jakby utożsamienie i jasne, znaczy myślę, że ja wiem, co wszystkich interesuje mnie tak samo, tak? No, to jest jakby wzmocnienia i przez to jest odbierane. Pamiętajmy, że na przykład na transfery no, pracuje się cały rok, tak? I pewne rzeczy to tak naprawdę trochę jak Raków, tak? No, tam, gdzie my byliśmy przy konferencji, no to pewnie Raków te pierwsze transfery miał podomykane, a drugie mocno zaawansowane, tak? I to o to mi chodziło, że powiedzmy, no, pewne rzeczy, które jakby przeszły, bo pierwsza fala transferu, które się domyka, to tak naprawdę, które się bardzo chce, które się domyka od razu. Jeżeli chcieliśmy, nie wiem, mówimy w serialu Marszuka chcemy, no to trzeba Marszuka jakby domykać, tak? No to jest jakby i nie wypuścić. Także proszę mi wierzyć, że pewne rzeczy transferowe, no to jest też jakby patrząc jakby w przyszłość, tak? Mówiąc o samym okienku transferowym, filozofii i pracy, żeby przygotować no, transfer no, też naprawdę dobrego gracza, no to w naszym wypadku to nie jest tylko jakby dojście do niego przekonanie, to też popracowanie, w jaki sposób możemy stworzyć konstrukcję finansową, żeby sobie pozwolić na gracza, którego pewnie my mamy wyobrażenie, którego traktujemy jako że tak powiem, gwiazda. Tak? No, jeżeli spojrzymy na naszą ligę, no to tak naprawdę no, prześledźmy sobie te transfery. No, te transfery, które uznalibyśmy za pewnie wszyscy mega, no to robią tak naprawdę różne pucharowe, tak, no i Zagłębie, które ma ten dodatkowy wpływ tam, nie, 20 ponad milionów łotka GHM-u sprzedało łakomego i jest aktywne, tak, no patrząc na resztę zespołów, no to pytanie, czy byśmy sobie powiedzieli, że wow, ale robią transfery, tak, no takich, których my nie możemy jakby zrobić, tak, i to jest jakby pierwsze, także taki element, drugi nacisk na sport, no sport jest wiele elementów, tak, no patrząc oczywiście jeżeli chodzi o sport, no to nie jest tylko jakby sam proces, jakby kto przychodzi do zespołu, tylko no tak naprawdę praca z zespołem, praca nad całym zapleczem, tak? Od oczywiście części chociażby mentalnej zawodników, którzy są, to jest od części jakby zdrowotnej, od części dietetycznej, także ileś tam elementów się składa na to, że dany zespół robi określony wynik, tak? No, pamiętajmy, że ten zespół, który mamy de facto, tak, no, zaczynaliśmy rok temu w Szczecinie, tak, no, wtedy z przodu grał Pawłowski, tak, no, nie mieliśmy jakby też jakby nawet napastnika w tym momencie. No, zespół, który jest i absolutnie nie straciliśmy nikogo z czołowych graczy, takich, którzy byli, no, też był w stanie jakby zdobyć 29 punktów, tak, i zajmować trzecie miejsce. Także z jednej strony no, oczywiście jest ważne, co się dzieje z zespołem, jak to wszystko i jak ten zespół możemy osiągać wyniki. Tak, także mówię, to nie ma takiej sprzeczności z jednej strony, można powiedzieć tak, uważam, że nacisk na sport, no to
klubie sportowym jest naprawdę wiele elementów, wiele czasu i pewne rzeczy, które widzimy na końcu okienka, no to pracuje się no, przez cały też rok, no, a drugie, no to musimy pamiętać, w jakich ramach się ruszamy, tak? No, tak naprawdę jak przyłożymy sobie te ramy za wysoko, no to pewnie, że będziemy rozczarowani. No, mamy robić też graczy, no zobaczymy, tak? No, jest, trafiliśmy na te pozycje, które chcieliśmy, no zobaczymy, jak ci zawodnicy będą grali, tak? No myślę, że dajmy troszkę czasu i zobaczymy efekt też tych transferów. Ja się też odniosę i dodam do tego, co zadał Zizu. Jeżeli chodzi o tutaj prezes Dróż zapowiadał to okienko transferowe, jeżeli chodzi o tutaj między sezonami, jako mizerne, że będziemy oszczędzać, że raczej tu będzie, nie ma co się nastawiać na głośne transfery, na wiele tych transferów, raczej to będą uzupełnienia kadry. Po odwołaniu prezesa Dróżdża, pan jakby troszkę poszedł w kontrę i powiedział, że jednak nas stać, no więc ja się chciałem zapytać, czy te transfery, które do tego momentu zostały dokonane, czy to są transfery w pana ocenie jako te transfery, które można uznać jako mizerne, które prezes Dróż miał zaplanowane, czy jednak gdyby nie pana interwencja tutaj, jeżeli chodzi o odwołanie prezesa Dróżdża, to okienko wyglądałoby zupełnie inaczej, no bo zapowiedzi prezesa Dróżdża były zupełnie inne, mieliśmy bardzo oszczędzać, ten plan oszczędnościowy miał być potężny i to każdy tutaj z kibiców na pewno był przerażony, pan zareagował w taki sposób, jaki zareagował, zapowiedział, że widzę stać na transfery, że stać nas na piłkarzy. No i stąd moje pytanie, czy to są właśnie ci piłkarze, którzy przyszli już po tej interwencji jakby i zmianach w strukturach klubu, czy jednak to już było zaplanowane dużo wcześniej, jakby nic w tej materii się nie zmieniło? A ile Mateusz Dróż zapowiadał transferów? Pamięta pan, czy na tym okienko? Chyba była mowa o 3, jeżeli się nie mylę. Jasne. A ile transferów zrobiliśmy do tej pory? No z bramkarzami chyba 7. 7, tak. No i jeszcze myślimy o jednym, być może dwóch transferach, tak? Także po pierwsze no to jest jakby mamy, jeżeli chodzi o pewną jakby ilość, tak? No drugie, znaczy no to jest jakby, no nie chcę zdradzać, no by chyba wypowiadał się Tomek Wiśniarek, tak? Że pewne jakby też gracze, którzy byli, nie wiem, na pozycji 1 czy 2, no nie udało nam się pozyskać, tak? No nie ma co tutaj kryć, że powiedzmy na gdzieś tam, jak nie mówię, że ci zawodnicy ich nie chcemy. I chcemy, tak? I uważam, że jakby pasują. I wolę tak samo mieć zawodnika, który chce tu być, niż zawodnika, który jest, nie wiem, na naszej liście wyżej, ale nie wiem, no jesteśmy dla niego klubem tam piątego wyboru i z łaski przychodzi. No przepraszam, ale po prostu no to też trzeba się szanować, tak? W tym wszystkim. Także no z jednej strony wiem, że to zawsze możemy dywagować, no ciężko jest porównać, tak? No dajmy jakby szansę, no przede wszystkim zaistnienia tym jakby graczom. Drugie, pamiętajmy, że jakby no mówię, no jacy zawodnicy są dostępni, jeżeli sobie przyjrzymy, nie wiem, no napastników i kogo można z Ligi Polskiej, no to pewnie, no poszedł Zwoliński, tak, no wyciągnął go jakby Raków i naprawdę ciężko jest przebić Raków, tak, no to jest jakby duża dysproporcja, jeżeli ktoś walczy o tam, nie wiem, 70 milionów teraz, jeżeli by awansował, tak, do Ligi Mistrzów, to tak naprawdę i po pierwsze ma o co grać i drugie, no też ma zasoby chociażby za pierwsze miejsce plus puchary, no to od razu się robi różnica, nie wiem, między nami a Rakowem ponad 20 milionów jakby otrzymanych za zeszły sezon, tak? I to jest ta różnica, gdzie można sobie pozwolić wtedy na Zwolińskiego, tak? Czy brania graczy jakby z rynku polskiego, no tak samo jak Gual, tak? No też było ciężko go wyciągnąć, tak? No oczekiwanie Jagiellonii, czy powiedzmy, no to jest kontrakt, który mniej więcej, no pewnie kosztuje między 150-200 tysięcy jakby miesięcznie plus jakby za podpis wszystkich innych, no to są też jakby znaczące poziomy, tak? I taki gracz, którym powiedział wow i na przykład chcemy z rynku polskiego, no naprawdę jest mało, tak? No proszę mi wskazać jakby kogo jeszcze, no Hernandez, no jakby no też jakby czy jakby z Wisły, tak? No to okej, no też jakby do Lechii, no chciał iść do Arabii i naprawdę to wymagania były mega duże też, tak? Także, ale przede wszystkim no, tych graczy jest mało. Tak? No, z zagranicy ściągnięcie no, też napastnika, no to oczywiście na tym pracujemy, ale to można powiedzieć, no każdy chce ściągnąć napastnika, to co się pojawiło w tym okienku, no to co myślę, że też trochę chyba wszystkich zaskoczyło, no w kilku wypadkach, o których rozmawialiśmy, no pojawiły się oferty z Arabii, tak, i one przebijały takie, no można powiedzieć w cudzysłowie, tradycyjne oferty europejskie, no o 50 czy nawet więcej procent, bo
wiadomo, żeby ściągnąć tam zawodnika, no to trzeba mu zaoferować sporą też premię, tak, finansową, żeby się przeniósł. I to jest rzeczywistość, no w której po prostu musimy się poruszać, tak, no, a pewne rzeczy, żeby tam zrobić, żeby popracować i to chciałbym zrobić na przyszłość, tak, i na pewno się włączę na pozyskanie gwiazdy, no tak, musimy nad tym pracować, bo oczywiście wiem dobrze, że jeżeli mam się przesuwać w górę, no to do tego zespołu trzeba też w każdego roku, no, że tak powiem, jednego, dwóch zawodników naprawdę mega jakościowych, no, z pozycji całej ligi, tak? I to jest wyzwanie, tylko nad tym wyzwaniem, myśląc na przykład już o kolejnym sezonie, no, trzeba zaczynać pracować teraz, tak? Nie zaczyna się pracować, kiedy jest jakby już za chwilkę, no, zaczyna się okienko i ci najlepsi gracze, no, są, że tak powiem, też obstawieni bardzo mocno, mają już oferty, bo rynek piłkarski jest bardzo przejrzysty, no tu praktycznie wszyscy jakby mogą sobie tych najlepszych graczy bardzo łatwo jakby wyskautować, wiedzieć, no agenci przecież robią swoje, tak, każdego gracza, lepszego gracza, no szukają po prostu klubów. Czy liczy pan na to, że w trakcie rundy bądź na koniec sezonu uda się wytransferować i w końcu zarobić jakieś pieniążki dla klubu, jeżeli chodzi o młodych zawodników? Widzi pan taki potencjał w kimś, kto przyszedł bądź był do tej pory w Widzewie? No na pewno to jest jakby te, też element, który był wskazywany, tak? Znaczy myślę, że jakby no taka realna diagnoza jakby no wszystkich jakby sytuacji jakby większości klubów, no to oczywiście tak, no jest to też jakby zarabianie przez jakby sport, no patrząc, próbuję zmiocenić, no patrząc z zawodników, którzy no z zeszłego sezonu, no jest Terpiłowski, tak, no można powiedzieć, z młodszym zawodników, no wcześniej jakby był kontekst jakby Rawasa czy Sancheza i gdzieś tam się jakby no to w tle jakby przewijały, no ale to są z młodych, no to zobaczymy, tak, no to jest jakby, mamy pewne nadzieje, tak, no zobaczymy przede wszystkim, jak się zaprezentują, no za ciężko jest teraz dywagować, no patrząc, nie patrzymy tak, że biegająca jest jakby sprzedaż, czy tam ile zrobimy, no teraz patrzymy na młodych zawodników, którzy trafili, żeby po prostu pokazali dobrą grę na boisku, to jest jakby pierwszy element, a później wtórny może być zastanawianie się, czy powiedzmy gracza trzymamy, czy mamy oferty i to jest rzecz jakby wtórna, no na pewno istotna. Dla każdego z klubów w Polsce wydaje mi się, że to jest ważne. No tak, tak, zgadzam się. Wytransferowanie z klubów młodych, przeważnie Polaków, bo zdecydowanie chyba zgodzimy się, panie Tomaszu, że polski klub najwięcej jednak zarabia na młodych Polakach. To jest ważny filar działalności klubu i ważny przychód w budżecie. I teraz chciałem, takie mam pytanie odnośnie Akademii. Czy jak pan patrzy na naszą Akademię, to jest pan rozczarowany, że, bo przeciętny kibic patrzy i mówi, kurczę, no my nie mamy nawet pół piłkarza swojego, który mógłby grać, nie wiem, chociaż 15-20 minut przysłowiowe ogony. A z tego, co krążą sumy, to jednak na Akademię przeznaczamy niemałe pieniążki w ramach naszego oczywiście budżetu. Więc to takie moje pytanie, czy pan jest rozczarowany dotychczasową pracą Akademii, czy może pan patrzy na to zupełnie inaczej? Nie, nie jestem rozczarowany. Znaczy, no fakty są takie, że patrząc na rynek transferowy, no to po pierwsze, to połowa, robiliśmy dokładną analizę, no poprosiłem o analizę, że tak powiem, przychodów z transferów, tak, ile to jest, jak się rozkłada, no to pierwsza połowa rozkłada się przez zawodników, którzy przychodzą, tak, że nie są wychowankami jakby w Akademii wszystkich innych, no tylko, że tak powiem, trafiają do klubu i w pewnym sensie są za chwilę jakby transferowani, tak, no taki był kasus, nie wiem, no, Piątkowskiego chociażby w Rakowie, tak, który przyszedł z Zagłębia, no nie wiem, Włodarczyk, który został teraz chyba za 3 miliony euro sprzedany z Górnika, no przecież on przyszedł z Legii, tak, no nie wiem, tam jeden czy dwa sezony jakby temu i to jest jakby pierwsza taka jakby grupa. No druga, pamiętajmy, że największe jakby transfery takie, które robią młodych zawodników, no to robią jednak kluby, które mają te akademie poukładane, tak, i są klubami przede wszystkim, no które, nie wiem, pokażą się w pucharach, tak, czyli mówię o Lechu, Legii, tak, no to jest jakby druga taka grupa silna, tak, no która po prostu te akademie, no Zagłębie też lubi, no po prostu buduje od wielu lat, no Lech buduje akademię, nie wiem, ponad 20 lat, tak, i to jest efekt wieloletniej pracy, tak, także to jest jakby nam, bez infrastruktury z tą akademią, czyli no można powiedzieć, no nikt nie przeszedł ani pełnego cyklu, no drugi akademia to jest też zasilenie jakby odpowiednimi jakby graczami wcześniej, także
Także tutaj nie ma takich dużej, że kluby, które są jakby można powiedzieć w cudzysłowie poza tymi też mającymi akademię, no robią jakieś, nie wiem, fantastyczne transfery. Tak? No to jest jakby, bardziej są jednostkowe, no oczywiście tam, nie wiem, można Pogoń i Kozłowskiego wymienić, no też dosyć silna akademia, no też no jednak Szczecin tam dosyć mocno też jakby inwestował, tak? Także z jednej strony można powiedzieć, no tak, tak taka jest realność, tak? I troszkę czasu potrzeba i tę akademię trzeba mieć na też poziomie. No drugie, no to można powiedzieć, czy jestem rozczarowany? Znaczy nie, no uważam, że pewne nakłady trzeba robić, no akademia też ma wpływ społecznościowy po pierwsze, to jest jakby dosyć istotne. No drugie, wymaga określonego horyzontu czasowego, tak? No trzecie, wymaga czasami trochę szczęścia, no wymaga trafienia na kilku jednostek i to oczywiście, ale patrząc na przyszłość, to jest jedna też zmian, tak? No chcę wprowadzić, no to uważam, że jakby większy jest nacisk, po pierwsze integrację jakby celów, także na pewno no cele jakby też drugiej drużyny i gdzieś tam, no czy gramy w celi OC19, mają być ukierunkowane, to nie jest jakby wynik sam jakby w sobie, przede wszystkim na kreowanie zawodników, którzy mogą trafić do pierwszej drużyny. Tak, to jest absolutnie cel, zostanie utygrane i na rozwój tych graczy. Tak? No to jest jakby popatrzenie, które gracze mają największy potencjał, tak? A którzy zawodnicy, i jakby skierowanie na nich jakby szczególnej uwagi. No. Oddzielną kwestią jest integracja jakby tego, no bo można powiedzieć, o ile gdzieś tam widać tą integrację, nie wiem, w Lechu Poznań, no w Legii teraz nad tym pracują. Tak? No w pewnym sensie fantastyczna akademia z infrastrukturą, ale widać, jak się tam kompletnie zacinało przy wprowadzeniu do pierwszej jakby drużyny, no to drugim elementem jest też budowanie systemów prowadzenia młodych graczy, tak? Które wymagają pewnego czasu, które wymagają pewnego jakby określonego wsparcia i to jest następny element, tak? Także chwilkę czasu, no to jest coś, co jakby mówiąc koncentracja na sporcie, no to uważam, że po prostu czeka nas nad tym praca, tak? To nie da się zadekretować, bo teraz będziemy wprowadzać młodych i jakby jedne. No to jest najpierw jest pozyskanie tych młodych, odpowiednie przygotowanie, tak, no później same wprowadzanie, też no zadbanie oczywiście hierarchii szatni wszystkich innych, no bo też trzeba się przebić, tak, no to jest też pamiętajmy, że jakby no też nie chciał widzewać, jeśli ktoś ma tylko za darmo, bo tam musi grać młodzieżowiec wszystkich innych, no to myślę, że też jest ważne, żeby oczywiście wiedzieli ci młodzi, że po prostu miejsce na boisku muszą sobie swoją postawą swoim tym wywalczyć, tak? No, a z drugiej strony rozumienie, że młodzi gracze no, muszą mieć pewną, to jest też potrzeba, pewna funkcja czasu, potrzeba ogrania, potrzeba jakby tak, żeby później reprezentowali coraz lepszy poziom. No właśnie do tego chciałem nawiązać, panie prezesie. A denerwował pan się, jak pan oglądał no, przyzwoite, nazwijmy to, poczynania na przykład Czubaka czy Karatka na poziomie pierwszoligowym? Nie denerwuje mnie, że oni przyzwoite mają jakby także no oczywiście wiem, no to jest jakby zupełnie dwie różne jakby historie, tak? Znaczy pewno, że wolałbym mieć, no super, jakbyśmy mieli takiego napastnika jak Czubak, no to jest nam tego jakby brakuje, tak? No bo można powiedzieć po ilu teraz 3 latach, tak byśmy mieli jakby napastnika, który by fajnie się wkomponował, tak? I byłby bramkostrzelnym i na pewno super, tak? No Kasus jakby Czubaka, no to też kasus jakby no tego, co się działo w klubie, gdzie on trafił z 2-letnim kontraktem, no przez pierwszy rok, gdzie tam, no nie wiem, nie grał się, troszkę zderzył jakby z szatnią, nie był jakby wprowadzany, no później jakby po roku już tak powiem, on mentalnie już był gdzieś indziej, tak, czy w tym wszystkim, tak, i to jest jakby ten rok, oczywiście tam jeszcze, no kwestie jakby kilka jakby innych, tak, czyli kasus Czubaka jest to kasus jest ściągania, jeżeli się ściąga jakby zawodnika młodego, no to trzeba go pilotować, wprowadzać, tak, żeby on po prostu tu chciał być i grać, tak, no kasus Karaska, no to można powiedzieć, to troszkę zawodnik, któremu ciężko by się było przebić, tak, do pierwszej drużyny, kiedy trafiliśmy do ekstraklasy, trochę jakby myślę, że też jakby zawodnika, którego ja bardzo, nie wiem, cenię, lubię i fajne. To jest uważam, że zawodnik z dobrym strzałem, no wiadomo, że jakby Skierniewice i gdzieś tam też ta widzewskość wszystkich innych, no to dla mnie jakby super, tak, no pamiętam, jak nie wiem, tam strzelił ładnie z Resowią chyba, czy gdzieś. Tak, też, tak wie, no, pan, wie pan, o co mi chodzi? Przepraszam, że wtrącę, panie prezesie, bo wie pan, o co mi chodzi, że kibice zastanawiali się, że my jako Widzew Łódź wypożyczamy z Jawińskiego na przykład, a wytransferowujemy czy wypożyczamy z klubu Karaska
I kibic na to patrzył, jak sobie czytałem komentarze, to nie widział sensu takiego działania i zastanawiał się, o co tutaj chodzi, bo ja mam wrażenie, że jeżeli pozbywamy się jakiegoś piłkarza, to na rzecz takiego, którego sprowadzamy lepszego, tego, którego mamy, a tutaj no ciężko było mi dostrzec, że na przykład przysłowiowy ten już był lepszy. Wzięliśmy Sypka, który odszedł do Lechii właśnie. Znaczy ja powiem tak, znaczy, nie można, znaczy, no to jest troszkę rozmowa jakby też jakby z pewnym sportowym, pamiętajmy, że mówimy o dwóch różnych pozycjach, tak, no też jest ocena, czy po pierwsze by grał, tak, i gdzieś tam rywalizowałby, nie wiem, z Terpiłowskim, tak, i który byłby wstawiany tym wszystkim, także no drugie, ja uważam, że nie jest nic złego jakby samym wypożyczaniu, tak, no patrząc na większość zawodników, nie wiem, Lecha, czy tam od, no to oni też jakby, czy tam Ode, czy Szymczak chyba teraz ostatnio, no to oni też jakby tak bardzo mocno idzie wypożyczenie. Problem taki, że tak powiem, no on się powinno kończyć bez jakby prawa i pierwokupu, tak, no wypożyczającego. No właśnie, do tego właśnie, panie prezesie, chciałem nawiązać, tak, że ja mam wrażenie, że jak my wypożyczamy zawodnika z prawem pierwokupu, to tak jakbyśmy już na nim stawiali przysłowiowy krzyżyk. Znaczy wie pan, to nie jest jakby stawianie, znaczy taka jest realność rynku, no bo uważam, że lepiej dla zawodnika, tak naprawdę, jeżeli miałby u nas siedzieć na ławie, tak, przez rok czasu, czy zagrać jakieś kompletne ogony, to nie ma nic złego, że on idzie i gra, no pamiętajmy, no też jest troszkę, my patrzymy na Kaska, nie wszyscy znoszą po prostu presję związaną z Widzewem, tak, no którzy młodzi gracze po prostu potrzebują okrzepnięcia w innym środowisku, tak, no ja bym powiedział, jak ktoś się, nie wiem, nie przebija gwóźdek pod Żopole, no to jakby, znaczy powinien się przebijać Widzewie, tak? Także to jest, powinna być dla nas w pewnym sensie, oczywiście też absolutnie naturalna droga, że ściągamy, nie wiem, tak, no mamy iluś tam trzech, czterech jakby z akademii, trzech, czterech ściągamy i po sezonie zostaje jeden, dwóch w pierwszej drużynie, a reszta, nie wiem, dwóch, trzech idzie po prostu na wypożyczenia i oni mają rok czasu, żeby się pokazać. Problem jest taki, że nie jesteśmy na tyle albo inni, powiedzmy, jest taki rynek, że nie dyktujemy warunków, tak, i nie zawsze możemy sobie, nie wiem, pozwolić, powiem, dopłacamy, tak, ale zawodnik nie ma prawa, jakby prawa pierwokupu czy wszystkich innych, tak. No to jest jednak naturalne też dla klubu, ale do tego będziemy dążyć. No to jest jedna z moich uwag, patrząc na całość, że oczywiście powinniśmy dążyć do tego, tak, że są wypożyczenia, absolutnie powinny być naturalne, tak, bo nie wszyscy młodzi zawodnicy, jeżeli u nas się nie może przebić, to jestem absolutnie za tym, żeby iść, poszedł i się pokazał gdzie indziej. Drugie, powinniśmy dążyć do tego, żeby albo były bardzo wysoko ustawione kwestie odkupu, tak, albo oczywiście byłoby z tego. Na tym będziemy pracować. To ja zapytam teraz zupełnie inną kwestię, mianowicie budżet klubu. W poprzednim sezonie były to 33 miliony, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Natomiast teraz na konferencji sprostował pan, że ten nowy budżet na nowy sezon opiewa gdzieś w okolicach chyba bliżej 41 milionów niż 43, tak jak jest oficjalnie gdzieś tam podawane w różnych artykułach. I chciałem zapytać, jak, w sumie dwa pytania co do tego budżetu i jak to oddziałuje przede wszystkim na wynagrodzenia dla pierwszego zespołu, jaki jest wzrost względem tego, co było w poprzednim sezonie, może być procentowy, bez znaczenia, i czy my jako klub dzięki tym podpisanym umowom, nowym sponsorów i tak dalej, czy my już mamy jakiś poważniejszy kapitał zaoszczędzony czy przeznaczony na ośrodek, który gdzieś tam w niedalekiej przyszłości ma być budowany. Czy klub dzięki temu budżetowi, który rok w rok wzrasta, też jakby poza tym, że zachowuje płynność i jest wypłacalny, czy my po prostu zwiększamy na różnych płaszczyznach nasze nakłady, chociażby właśnie na pierwsze na wynagrodzenia pierwszego zespołu, czy właśnie zaoszczędzone pieniążki na ośrodek, który ma być budowany dla nas? No to jest takie krosowe sprawdzenie, bo to było chyba pytanie nawet teraz do jakby, wiem, że chyba Michał się wypowiadał w tej jakby sprawie, także, no ale jasne, nie mam problemu, znaczy pierwsze, ja mam zawsze problem mówienia o budżecie, tak, no bo to trzeba zestawić jakby dokładnie to samo, tak, no zeszłoroczne to mówimy o pierwotnym, no finalnie będziemy mieli zamknięcie jakby, bo w tym momencie są też podsumowane jakby wydatki zeszłego sezonu, także realnie no, wydawaliśmy więcej, tak? To nie było 33 miliony, to było więcej, tak? Także no, tutaj nie chcę jakby rzucać cyfry, no bo jak będziemy mieli podsumowanie, nie ma problemu, żeby też się jakby podzielić, tak? No.
Wszystko wskazuje, no patrząc na stan gotówki wpływów i wypływów, tak, no bo to ja się mniej więcej ruszam, z jakim gotówką zaczynaliśmy, kończyliśmy sezon, że zeszły sezon nie jesteśmy w stanie akumulować, nic nie akumulowaliśmy, straciliśmy około 2 milionów złotych, no straciliśmy, no powiedzmy, sezon nas kosztuje około 2 milionów złotych, tak, czyli można powiedzieć, no to nie jest klub na zero, no, dofinansowanie moje jest takiej wysokości, no tego się jakby spodziewałem i takie są po prostu ramy, w których klub jakby funkcjonował. Także no to ostatnie pytanie, czy jesteśmy w stanie, byliśmy w stanie w zeszłym sezonie cokolwiek robić, akumulację? Nie, nie byliśmy w stanie nawet wyjść na zero, tak, z tym, co jakby jest. I to jest jakby pierwsze. No drugie, budżet nam rośnie jakby z dwóch jakby powodów. Znaczy pierwsze, no to są takie elementy, no jeżeli mieliśmy, zabudżetowaliśmy rok temu 2 miliony na sklep, a teraz mamy 4, no to rośnie nam o 2 miliony, czy tam więcej nawet. I tylko pytanie, czy rzeczywiście to się zamienia, to nie jest to, co mówię, że mamy od razu 2 miliony więcej, tak? No po prostu mamy na tym marżę i to jest chociażby taki jeden element, tak? No teraz się pojawiło jakby rozliczenie też jakby. Także tutaj to są te elementy jakby w szczegółach, tak? Żeby porównać po prostu. Oczywiście rośnie nam i jakby wpływy, no, także no to na pewno mamy wzrosty. No drugie, pamiętajmy tylko, że koszty też nam rosną, tak? No koszty praktycznie wszystkie, czy od wynajmu, czy wszystkich i tak samo funkcjonowanie jakby akademii, no to nie jest kwestia, że nagle tam, nie wiem, wynagrodzenia trenerów, tylko po prostu wyjazdy, tak? No wyjazdy chociażby dzieciaków na turnieje, czy wszystkich innych, no też to wszystko jakby rośnie. Także patrząc na wynagrodzenie, po prostu mi się koło, tak mówił Michał, chyba 15% i więc to jest zbliżone prawdy, patrząc na samą jakby pierwszą drużynę, tak, no taki mamy mniej więcej jakby wzrost. No i wzrost taki klubowy pewnie tak samo wygląda, tak, no taki realny budżet do dysponowania, to myślę, że mniej więcej mówimy o takich poziomach wzrostu, tak, patrząc na całość. Czy w pana ocenie Widzew doszedł do ściany, jeżeli chodzi o pozyskiwanie sponsorów, pozyskiwanie środków z różnych źródeł, jak chociażby karnety, kibice, sklep i tak dalej? Czy jesteśmy blisko ściany, która mówi stop, dalej potrzebny jest ktoś, kto może dofinansować ten klub? Czy raczej są jeszcze tutaj, widzi pan pokłady, w których można wyciągnąć ciut więcej w najbliższych sezonach? Bo trzeba było dodać, że poprzedni prezes mówił, że już ten szklany sufit jest bardzo blisko. No wiem, to pamiętam tą tezę, nic nie możemy zrobić, tak, no to można powiedzieć, warto w ogóle powinno się wycofać z rozgrywek, tak, no to jak patrząc na to, no to można czy kilka drużyn jak Ruch Chorzów, no to w ogóle nie powinni wychodzić na boisko, tak, no bo stwierdzić, że nie są w stanie jakby konkurować, tak, znaczy, no prawda jest taka, no jesteśmy solidnym klubem, który jest w środku stawki, tak, no mamy gdzieś tam, patrzyłem sobie dokładnie, ile kluby, no, że tak powiem, wydawały, tak, bo ja nie patrzę na przegląd sportowy i skarb kibica, no, które tam jest napisane, tylko no, ze sprawozdań finansowych, bo one nie kłamią, tak, i tam jakby klubów było 9 chyba, które wydawały powyżej 40 milionów, no w tym, oczywiście nie licząc czterech pierwszych klubów, które wydawały tam od 70 milionów w górę, tak, ale też takie kluby jak Krakowia czy Śląsk, 55 milionów po prostu w kosztach, tak samo Zagłębie Lubin, tak, i to jest oczywiście to, co gdzieś tam jakby realnie wydawane. No po pierwsze nie uważam, tak, uważam, że jakby zawsze jest potencjał i jakby, no jak my chcemy znaleźć, nie wiem, mówiąc inwestora, czy jestem też jakby inwestorem, czy zachęcić kogokolwiek, mówiąc, jest beznadzieja, nie możemy nic zarabiać, tak, no z miastem mamy fatalne relacje, tak, no nic tu nie można zrobić, no i tyle, no okej, okay, no czy cokolwiek normalny zainwestowałby w ten sposób, tak, no to jest jakby, myślę, że powiedzmy, no to nie jest tak, że przychodzą do nie wiem, klubów i nagle wow i studia by zna i dają, tak, no mamy przypadki inwestycji naprawdę najbogatszych Polaków, tak, które się szybko kończyły, tak, czy pana Solorza, to nie jest tak, że nagle tam pan Jakubas otworzył, bo przecież też jest i motor tam, nie wiadomo, ma jakie jakby zasoby wszystkich innych, tak, także no oczywiście moje podejście jest jedno, no musimy sobie wypracowywać, przesuwać się w górę, to naprawdę no, wymaga jakby pracy, no ale można porobić, no to jest też pewna kreatywność jakby, jeżeli chodzi o kreowanie świadczeń, relacji i to nie jest tak, że osiągnęliśmy, że tak powiem, sufit, to jest pierwszy element, no drugi jest jasny element, że w klubie sportowym, no to co tworzy budżety klubów, tak, no to tworzy sport. Jak ktoś patrzy na Raków Częstochowa, no to przede wszystkim to są elementy kreowane na
w sporcie, tak? I to są dwa elementy, zarówno transfery, jak i później pozycja, którą u nas jest wynagrodzona, jeżeli chodzi o pozycję sportową, tak? I nad tym trzeba jakby pracować. Kluby, które, nie wiem, Górnik sprzedał Włodarczyka za 3 miliony euro, no to jest naprawdę, można zrobić dużo transferów, jeżeli się ma dodatkowo tam no, 3 miliony euro, czy nie wiem, 14 milionów złotych, tak? No to proszę mi wierzyć, można sobie takiego Guala też bez problemu jakby ściągnąć na 2-letni kontrakt. Tak, i tak, tak, kilku to takich, tak? No to nie tylko jednego, tak? No, że tak powiem, czy łakomy jego odszedł jakby Zagłębie. I to jest ten element, o którym po prostu trzeba działać, tak? I zamieniać mądrze na kolejnych jakby zawodników. Na tym polega esencja też działania, zarabiania jakby w klubie. Na resztę to przyciąganie po prostu tak samo partnerów jakby biznesowych. No to jest ewidentne. Ja jeszcze dodam tylko do tego, poczekaj Sławek, już się wpuszczam, że ostatnio sobie analizowaliśmy właśnie tutaj te budżety na przestrzeni ostatnich lat, prawda, w Ekstraklasie. Przede wszystkim tej powiedzmy top 6 Ekstraklasy i tutaj takim ciekawym przypadkiem była Pogoń Szczecin, która w pewnym momencie zawiesiła się na podobnym budżecie, tak brzydko mówiąc, jak widzę, czyli tych 40 powiedzmy paru milionów, natomiast po sprzedaży chyba Kozłowskiego wskoczyli nagle na 70 parę i do tej pory tak się utrzymują. Czyli można powiedzieć, że takim złotym środkiem dla klubu, pewnie gdzieś ten budżet z sezonu na sezon będzie się zwiększał o parę milionów, no bo wiadomo, że czym wyższa pozycja, tym większe wpływy z ekstraklasy, ze sponsoringu i tak dalej. Natomiast pewnie złotym środkiem, żeby widzę wskoczył na wyższy poziom, to jest właśnie sprzedaż zawodnika za parę milionów euro, dzięki którym klub będzie mógł realizować transfery, o których pewnie na dzień dzisiejszy po prostu może tylko pomarzyć. Zresztą na pewno Pogoń jest fajnym przykładem, tak, na który doszlusował i oczywiście to, co zrobiło, to absolutnie transfer Kozłowskiego. Tak, no, transfer Kozłowskiego z 11 milionów euro. Tak, no, pozwolił... Praktycznie dwa razy budżet zdublowało, prawda? No tak, tak. No, przede wszystkim pozwolił na wzięcie graczy typu Grosicki, tak, no, które nie wiem, tam były informacje, że 2 miliony wtedy się wydawało bardzo dużo i powiedzmy, żeśmy mieli wyobrażenie. Tak, no, gracz, który przychodzi, oczywiście tu się płaci no, też za walory marketingowe, gdzieś ze związek z klubem, no nie oszukujmy się, to jest jednak reprezentant, oprócz tego no też jakby związany, no myślę, że taki trochę symbol klubu, tak, no, który gdzieś tam do Pogoni jakby trafił i oczywiście później no to pozwala na zatrudnienie, no od, przecież no, trener nie kosztuje naprawdę mało w Pogoni, czy cały jakby sztab no, zawodników, tak, no których jest i to pozwoliło Pogoni no wejść i naprawdę zbudować jakby też dalej, tak, no pojawiły się później problem, bo naprawdę polecam wszystkim, jak ktoś chce śledzić finanse, no to sprawozdanie chyba zarządu Pogoni Szczecin, to jest dostępne wszystkich innych, gdzie oni też prezentują budżety na kolejne lata, zrobili sobie taki plan, no bo Pogoni też wyszło, że i tam naprawdę sobie wpisywali, że 20 trzeba mieć milionów transferów, jeżeli im w zeszłym roku to tam tego zabrakło, tak, no by się okazało, że to jest olbrzymia luka, że weszli na koszy tam 70-80 milionów, i jakby się im nie finansuje. Tak? I też był duży problem, jak to domykać. Zresztą Pogoń nie robiła praktycznie teraz transferów, tak, tym wszystkim, co jest pokrewną też i musiała szukać no, bardzo mocno, jak pokryć taką lukę jakby finansową. Także no, ale to jest jedna droga, tak? No, to są dwie drogi. No, jedna to jest oczywiście no, zarabianie i szukanie jakby transferów, które pozwala przez sport zarabianie po prostu, tak? Czyli troszkę cierpliwości, no bo to nie jest tak, że od razu się można przebić i też nad młodymi graczami trzeba popracować. No drugie, zawsze ściągnięcie większych graczy, czy powiedzmy no budowanie struktur, że tak powiem, zaciąganie więcej zobowiązań niż klub stać, no licząc po to, że się osiągnie sukces sportowy. Tak? No i to jest jakby druga droga, no, którą można jakby iść. Tak? No tak, tak, panie prezesie, tu się zgadzamy. Zgadzamy bez dwóch zdań, że jednak ten filar sprzedaży zawodników to jest bardzo duży zastrzyk finansowy dla klubu. Natomiast kolokwialnie mówiąc, żeby wyjąć, trzeba włożyć w życiu i jak tutaj sprawy się mają, bo jeszcze może wrócę na chwileczkę do tego zarabiania, bo tutaj się zgadzamy w 100%, że te transfery z klubu to jest poważny zastrzyk. Natomiast jeszcze gdzie pan widzi deficyt, gdzie klub mógłby naprawdę zarabiać, bo na przykład nie wiem, jak się popatrzy nawet na media społecznościowe typu Twitter, gdzie tutaj się znajdujemy, to bardzo dużo kibiców ma od lat, już mogę powiedzieć, zastrzeżenia względem sklepu klubowego, tak? Dużo kibiców twierdzi, że ten sklep mógłby zarabiać dużo większe pieniądze, że jest marnowany potencjał klubu notorycznie. Czy jak pan na to spogląda?
Znaczy, to jest wiele obszarów, tak. Znaczy, uważam, że w wielu obszarach jest element do poprawy, tak. No, nie ma tutaj, jakby że powinniśmy rozwijać sklep i że tak to możemy więcej sprzedawać i wszystkich innych, no to dla mnie nie ma żadnej wątpliwości, tak. Zresztą, no, chociażby też wymiana jakby sponsora technicznego, no to uważam, że też jest ważny element, tak, no bo ta współpraca, no można powiedzieć, tak, miała swoje wady, tak, no z poprzednim, tak, i to zresztą było widoczne i gdzieś tam, nie wiem, no dla mnie koszulka meczowa, która kosztowała prawie 500 zł, no proszę mi wybaczyć, ale to nie jest coś, co uważam, że gdzieś tam nam jakby napędzało, tak, i na tym naprawdę to nie jest tak, że klub zarabiał jakieś olbrzymie marże, no po prostu tyle kosztowała, no żeby klub jakąś też miał całkiem minimalną marżę na tym, tak, czyli chyba pokrewną po prostu pierwotne jakby kosztu zakupu koszulki, tak, także to jest tak, jest to jeden z elementów, który oczywiście można zarabiać i działać. No drugi jesteśmy, no też pamiętam, może się nie spodoba, no przeliczmy sobie, no też patrzyłem jakby nasze karnety, no to i tu powiem jasno, tak, no nasze karnety, jeżeli średnia ktoś sobie wyliczy, tak, czy 500 zł przez, no niecałe, tak, bo tak mamy po upustach, czy dzieci wszystkich innych, no to mamy poniżej, jakby jak przez 17 meczów, no to wyjdzie nam poniżej 30 zł, tak, no Pogoń, który sprzedaje bilety na mecz z Lidzem, są 60 zł, tak. I nie mówię, że to będziemy robić, wszyscy znają też moje podejście, że przede wszystkim mamy racjonalnie, tak, ma być dostępne jakby widowisko, ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest też jakby element, który jakby się gdzieś tam jakby nie pojawia. Najbardziej bym traktował, no to jest jakby wsparcie klubu, jeżeli ktoś uznaje, że warto jakby też dodatkowo wesprzeć, bo na pewno są osoby, które powiedzą, nie jest to wydatek i wiemy, wydajemy, a są osoby, dla których to po prostu jest bardzo dużo, tak, i to musimy po prostu też jakby wyważyć, tak. My jestem też za osiąganiem, bo takie była kwestia jakby zbiórek wszystkich innych. To ma być coś dodatkowego, tak? Jestem ostatnim, który chciałbym, powiedzmy, no uważam, że to powinno wynikać. Kto chce wspierać Widzew, to okej, ma taką możliwość zrobić. Klub powinien pokazać takie możliwości, tak? No nie że tak powiem w cudzysłowie żebrząc, czy chcąc jakby na siłę i mówiąc, nie mamy pieniędzy, bo tego nie zrobimy. Wszystkie podstawowe rzeczy, tak? Absolutnie będziemy robić, jeżeli coś jest ekstra i w pewnym sensie poza jakby budżetem, tak, no to uważam, to zdrowe, mówimy ok, chcemy, nie wiem, obrędować jakby autokar, no bo on może pojechać bez obrędowania, może pojechać z obrędowaniem, tak, część będziemy robić sukcesywnie, część możemy powiedzieć, czy jest to dla nas ważne wszystkich, tak, no bo pieniądze się nie biorą z próżni, tak, i że tak powiem, no to jest jakby coś, co w pewnym sensie jakby no też jest do nas. Także, ale oczywiście jest szereg elementów, tak? No i czy ja widzę naprawdę w działalności, no też musimy no tutaj szukać, zmienia się marketing, zmieniają się jakby działania jakby wspólnie jakby z partnerami biznesowymi, tak? Który dąży nie tylko do tradycyjnego tam sprzedaży miejsca na koszulce, no to robi się po prostu pewne wydarzenia wspólne jakby biznesowe i wiele klubów na zachodzie w tym jakby idzie. To ja jeszcze chciałem dopytać co do sklepu. Przede wszystkim głównym wątkiem w ostatnich dniach na Twitterze jest koszulka meczowa. Dzisiaj pojawiła się informacja od prezesa Korony Kielce, że sprzedali chyba bodajże 4200 koszulek, co jest w mojej ocenie bardzo dobrym wynikiem. I chciałem zapytać stricte o koszulki, no bo prezes Rys wspominał chyba o pierwszej turze w wysokości 1500 koszulek z racji tego, że w poprzednim sezonie Widzew sprzedał łącznie w okolicach 2000. Co oczywiście i tak chyba jest niezłym wynikiem, tak jak pan wspomniał przy tej cenie, dostępności jakoś też nie powalała. To teraz moje pytanie, co robimy źle, że z kolejnym rokiem, za każdym razem powtarza się ta sama sytuacja z tymi koszulkami, czy my jako klub nie potrafimy naprawdę doszacować naszego potencjału, czy nie potrafimy tak dobrze sprzedawać, jak robią to inni? Bo naprawdę jest dużo klubów w Ekstraklasie, którzy, no chociażby Korona, która dzisiaj podała informację. Z całym szacunkiem dla Korony, jesteśmy klubem w mojej ocenie dużo większym, z dużo większą bazą kibiców. Też są Beniaminkiem z poprzedniego sezonu. Też troszkę się odbudowywali po różnych cięższych sytuacjach z właścicielami z Niemiec bodajże i tak dalej, i tak dalej. Gdzie jest problem, że ten sklep jest w mojej ocenie zarządzany dramatycznie. Nie tylko w mojej, bo myślę, że wielu kibiców ma bardzo duży problem z dostępnością produktów. Te oferty są nietrafione, bardzo często opóźnione. Oferty świąteczne praktycznie powinny zaczynać się już na koniec listopada, u nas pojawiają się zaraz przed świętami i tak dalej, i tak dalej. Tych sytuacji jest bardzo często dużo, one się powtarzają co rok i
Nie ma pan wrażenia, że to tutaj jest największy potencjał marnowany, właśnie, że w tym kierunku powinny zostać poczęte jakieś działania, które naprawiłyby troszkę funkcjonowanie sklepu, właśnie sprzedaż koszulek i tak dalej, i tak dalej. Największe, no tak, no pewnie, że jest bezdyskusyjne, tak, no, że jeżeli, no nie wiem, nie śledziłem, jakby nie znam tej dzisiejszej wypowiedzi jakby Korony, tak, także no to też zeszłoroczne, jakby różnica była kolosalna między też Widzewem, tak, no, to tam liczba koszulek, którą sprzedaliśmy meczowych, była naprawdę jakby niska, tak, no pamięt, także myślę, że to jest po pierwsze, z klub ewidentnie nie doszacował, tak, także no 1500 wydawało się dużo i w relacji, powiedzmy, do tego, co sprzedawał jakby w zeszłym. I to jest jakby no, na pewno niedoszacowane. Tego powinno być jakby więcej. Mam nadzieję, że druga partia przyjdzie jak najszybciej. Tak? Właśnie chciałem dodać, przepraszam panie Tomaszu, że przerywam. Czy pan mógłby zdradzić, jaka to jest liczba, jeżeli chodzi o drugą turę? Nie wiem, no to będzie co najmniej taka jak w pierwszej, tak? Czy co jest jakby tyle, co wiem, tak? Także tutaj to jest jakby, no pamiętajmy też jeden element jakby, no taki, nie chcę tam usprawiedliwiać, no bo to jest jednym, że pamiętajmy, że przy zmianie jakby sponsora technicznego, no zawsze pewne elementy troszeczkę dłużej jakby trwają, tak, no to jest jakby produkowanie, zrobienie wszystkich innych, tak, no to jest troszeczkę takie zawsze więcej jakby komplikacji, jak kończenie z jednym i rozpoczęcie jakby z drugim, tak, no ale myślę, że tu nie ma, no tu nie ma dyskusji, tak, no tu jest jakby obszar do poprawy, bo myślę, że ja kupiłem też dwie koszulki, tak, też do sprawdzenia, czy nie wiem, tam są jakieś problemy jakościowe, czy wszystkich innych, także jasne, też jestem użytkownikiem jakby tych nowych. Uważam, są bardzo fajne, jestem bardzo pozytywnie jakby zaskoczony, uważam, że jakość Makrona jest w porządku, patrząc na relacje do ceny, także no to na pewno jakby i wizualnie wszystkich innych, no to uważam, zrobiliśmy postęp i teraz tylko szkoda, tak, no bo myślę, że w interesie, no przecież wiadomo, na nas wszystkich klubu, no są też mecze jakby letnie, które no fantastycznie wyglądają, tak, jak każdy chce założyć jakby koszulkę i przejść w koszulce, tak, no to jest troszkę inaczej niż jakby w zimie, tak, także. To ja jeszcze także no, nie, no nie, 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 pewnie, no, pochylimy się, proszę mi wierzyć, no dużo też jakby było, no to jest jakby jedna z elementów, które powiedzmy, patrząc na uwagi, na pewno tak, uważam, że należy jakby poprawiać i w tym kierunku musimy iść, tak. Ja to jeszcze dodam co do koszulek, czy klub naprawdę nie rozważa jakby pozyskania koszulek w rozmiarach dziecięcych? Nie ma pan wrażenia, że koszulki dla dzieci to powinna być również podstawa sprzedażowa, jeżeli chodzi o sklep Widzewa? W końcu to są przyszli kibice naszego klubu, przyszłość tego klubu i tak naprawdę brak dostępu koszulek. Nie wydaje mi się, żeby akurat w tej kwestii klub powinien tutaj zarabiać, nawet jeżeli wydaje mi się, jak klub wychodziłby na zero w takiej sytuacji, to jednak ten młody narybek jest bardzo istotny. Brak takich koszulek na Twitterze tutaj się z dużym odzewem ukazał u kibiców Widzewa. W mojej ocenie to jest błąd. Uważam, że tak duży klub jak Widzew, jeżeli chodzi o ofertę koszulek dla dziecięcych, powinna być równie dobra jak dla dorosłych, bo no jest to nasza przyszłość tak naprawdę. No każdy na pewno z naszych kibiców, mamy kibiców w różnym wieku, ale są dzieci, które na pewno chciałyby mieć koszulki ze swoimi idolami. Na Widzewie takiej możliwości nie ma. Jak pan to skomentuje? To musimy rozróżnić jakby dwa elementy. No, znamy jakby, bo rozważaliśmy inwestycje jako fundusz też w rynek dziecięcy i wiem, w praktyce to oczywiście dzieci szybko wyrastają. Także no, generalnie jakby procent jakby osób, które są przeznaczyć dosyć jakby dużo, tak, na koszulkę meczową, mówimy o koszulce meczowej, tak, no, która jest, że tak powiem, trochę najdroższą i jakby z założenia taką też ma być, tak, i tam jakościowo wszystkich innych, no to w praktyce oczywiście później ten procent jakby, czy ilość osób jest bardzo mała, tak, bo generalnie dla dzieciaków, no to jest, można powiedzieć, no też naprawdę nie jest niczym, że jest szereg jakby koszulek normalnych, tak, których można takich uniwersalnych, dopasowanych cenowo, no bo dziecko powiedzmy za pół roku zupełnie może wyrosnąć, tak, i to jest jakby, żebyśmy wiedzieli też jakby mówimy, no drugie, pomyślmy, no to jest trochę tak samo jak z uwagami co do koszulek, tak, no mnie by naprawdę pomogło, bo oczywiście reklamacje, tak, no kto ma problem z koszulką i przyjdzie do sklepu i fajnie później wiemy, czy mówimy o nie wiem, 3-10, bo jeżeli bierzemy tam nie 1500 koszulek, no to oczywiście założenia trzeba zrobić, że jakiś tam
że tak powiem, promil, procent czy ileś, no będzie miał problemy z tą koszulką. Tak, no niestety tak to wygląda, tak, no przy jakby zleceniach jakby zewnętrznych, no żebyśmy mogli zobrazować skalę, tak, jaka to jest skala, no to ja mogę tylko popatrzeć na liczbę reklamacji w sklepie, tak, no bo wiadomo, że jak ktoś myślał, mam problemy z koszulką, no to nie wiem, czy to powiedzmy jest, jak duży jest problem, tak. To samo z dziecięcymi, no myślę, że dobrze byłoby wprowadzić, bo tu jest problem po prostu minimum produkcyjnego, gdzie dużo się pozmieniało, nie oszukujmy się, te wszystkie rzeczy robią się też jakby dużo, jakby w Azji, firmy nie chcą produkować małej ilości, tak, i że tak powiem później na końcu, jak sprzedamy, nie wiem, 20-30 egzemplarzy, tak, no bo oczywiście jest grupa taka, która chce, ja też bym chętnie jakby, myślę, że kupił czy prezentowo, czy oczywiście też jakby zrobione, no to tylko patrzmy, jak to się ma w relacji do jakby skali, tak. I gdyby to były zapisy i powiedzmy, ile takich osób jest, no to później zobaczymy i zestawimy z tym minimum zakupowym, tak, bo jeżeli to minimum tu mamy 20-30, a minimum, jeżeli musimy wziąć nie 500 koszulek, tak, zamówić w takim rozmiarze, no to mamy trochę zderzenie, tak, bo wbrew pozorom one później nie pójdą po cenie, która byłaby adekwatna do koszulki meczowej. Mówimy o koszulce meczowej, tak, no przecież są koszulki też dla dzieciaków w rozmiarach po prostu normalne, jakby klubowo, no powinny być absolutnie dostępne wszędzie. Panie prezesie, może teraz byśmy na chwileczkę zatrzymali się przy ośrodku. Przepraszam, Sławek, tak? czy ja mogę też zadać pytanie odnośnie tej właśnie finansów? Tak, tak, tak. Bo mam takie dwa pytania. Tak. Za chwilę będziemy wpuszczać, teraz Sławek zada pytanie i będziemy wpuszczać kibiców. Dobra, chciałem. Zatrzymajmy się przy tym ośrodku na chwileczkę, naszym przyszłym. Pierwsze pytanie mam tutaj od kibica, który mi wysłał, czy pan już porzucił plany startu i skupiamy się tylko na tym ośrodku w gminie Brójce, a drugie moje pytanie to jest odnośnie finansowania tego ośrodka, bo wiemy, że klub wystartował w dwóch programach ministerialnych. Jeden jest program dla klubów pierwszej ligi i ekstraklasy, a drugi program o szczególnym znaczeniu dla rozwoju sportu. Chyba w tym jednym, zdaje się, można liczyć na dofinansowanie o szczególnym znaczeniu do 50%, w tym drugim trochę mniej. Rozumiem, że liczymy na kumulację i dofinansowanie z tych dwóch programów, ale jaki pomysł ma klub na wkład własny, jeżeli chodzi o ten środek? Czy to będzie jakiś kredyt, czy może jakaś inna forma? Halo, panie Tomaszu? Halo, przepraszam, to jasne, już. Jednak wyciszyłem. Ośrodek, tak? Znaczy, no, można powiedzieć tak, no pierwsze robiliśmy weryfikację, bo oczywiście mamy koszty wszystkich innych, także stwierdziliśmy, że to, co jakby jesteśmy w stanie zrobić, no to jest jakby przede wszystkim trzeba zrobić jakby część jakby stałą, tak? Wszystkie jakby budynki inne, no bo to już później bardzo ciężko jest jakby robić dalej, tak? No plus jakby dwa boiska kluczowe, główne, tak, no podgrzewane i jakby też boisko, bo to jest jakby najtrudniejsza część, później cztery boiska jakby mamy zaparkowane na część jakby kolejną. Koszt jakby tej pierwszej części szacowaliśmy bardzo dokładnie jakby robiąc na 36 milionów złotych. To jest jakby koszt, jakby żebyśmy mieli jakby też wyobrażenie, jaki jest, jaki będzie wyglądała struktura finansowania. Ubiegamy się o dotacje z dwóch programów, które łącznie są około 21 milionów, także to jest jakby część, jakby, która dotyczy dotacyjna na kwotę 36, czyli zostaje 15 milionów jakby wkładu własnego, który chcemy zgromadzić, 5 jakby wkład własny będzie pochodził jakby z podwyższenia kapitału, 8 milionów, no myślimy o finansowaniu, który będzie jakby finansowaniem dłużnym, rozłożonym, kredyty, które są, no tutaj BGK na przykład, no Legia ma na ponad 15 lat, tak, także no tu jest koszt Legii, Legia, no wyobrażenie też jakby jakie, żeby dać, no Legia ma chyba, nie 50-60 milionów kosztowało jakby sfinansowanie dłużnego, tak, no bo to jest jakby taki mniej więcej, także taką mamy jakby wkład, oczywiście część tych 15 milionów ja całość zagwarantowałem, tak, to jest jakby, uważam, że trudno się nam będzie rozwijać jako klub, także no to jest, można powiedzieć, niewiele zostało jakby wcześniej, jakby też w tej części będziemy oczywiście tą część dłużną też jakby budować i jakby robić, tak, no na chwilę obecną jest to przeze mnie zagwarantowane.
Ale podwyższenie kapitału, panie Tomaszu, rozumiemy przez pana wkład własny, Tak. że tak powiem, jako właściciela, czy pan będzie szukał może jakichś inwestorów? No, jest wkład własny, znaczy robi się, już naprawdę trochę zainwestowałem i tak naprawdę tak, no to jest moje pokazanie, tyle zaangażowania widzę, tak, bo oczywiście w cały jakby projekt, tak, no i to jest jakby, pewnie, że będziemy rozważać. Uważam, że mówię, jeszcze raz powtórzę, no teraz mówiłem, jakie są, patrząc, gdzie jesteśmy, tak, czy znajdziemy inwestora, no to jakby no, parę elementów musimy naprawdę poprawić, żeby po pierwsze też znaleźć ludzi, których przekonamy, że są gotowi zainwestować w Widzew, tak, no bo proszę bardzo, jeżeli ktoś jakby chce, no, naprawdę nie jest trudno mi znaleźć, tak, ktoś Panie... powiedział i przeznaczy na Widzew dużo pieniędzy. Także oczywiście musimy to polepszyć. Drugie, pamiętajmy o otoczeniu, tak? No otoczenie. Naprawdę żyjemy w kraju, gdzie obok jest też wojna i to nie jest tak, że jest kolejka jakby no też chętnych do inwestowania jakby w kluby, tak? No a trzecim elementem, no mamy w tle troszkę tożsamość, tak? No to jest musimy sobie jako Widzewiacy powiedzieć, jakim chcemy być klubem, tak? No, czy ktoś przyjdzie, nie wiem, agenci piłkarscy i gdzieś tam jakby zobaczymy, wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie, no to nie będziemy mieli klubu, tak? No i to też trzeba sobie jakby na ten temat jakby powiedzieć, tak? Wiem, jeżeli mamy się rozwijać klub, musimy się jakby inwestować, rozwijać. Oczywiście liczę się z tym jakby poważnie, bo środek finansowanie, no to nie jest tak, że ja udźwignę jakby całość i jeszcze równolegle musimy, że tak powiem, budować drużynę, tak? Także na pewno będę rozważał pozyskanie tu, że nigdy tego nie kryłem i oczywiście też to będzie jakby wątek, który się jakby pojawi, tylko najpierw musimy pewną robotę jeszcze dalej jakby wykonać, także przekonać, że jest to fajny projekt, który się, no, że tak powiem, nie tylko od strony sportowej, ale też od części, no, nie oszukujmy się, inwestycyjnej, tak, bo jeżeli sobie mówimy, ktoś przychodzi, to naprawdę proszę mi wierzyć, że każdy partner spojrzy po prostu, no, co z tego będzie jakby miał, czy ta wartość jakby wzrośnie, no, bo po prostu inaczej to robi się jakby tylko, że tak powiem, inwestycja, która, no, ile jest osób związanych, powiedzmy, też z Widzewem, tak, no, które, powiedzmy, no, dysponują określonymi pieniędzmi, tak. Panie Tomaszu, to ja dodam jeszcze do tego wątku inwestycyjnego, bo pojawiały się na przestrzeni całego sezonu i teraz w międzyczasie plotki, że pojawiali się inwestorzy, którzy, czy tam duże firmy, już bez wymieniania ich, natomiast pojawiały się firmy, które chciały zainwestować w Widzew, natomiast podobno pan te oferty odrzucał. I teraz, czy chciałby pan to zdementować, że takie firmy się nie pojawiały, czy były to oferty, które kompletnie nie satysfakcjonowały ani pana, ani nie miały potencjalnego plusa, dużego plusa dla Widzewa na przestrzeni tam lat. Były to kwoty, które w jakimś stopniu nie dawały potencjalnego rozwoju, który chciałby pan uzyskać. I ostatnia rzecz, czy być może w tych sponsorach, którzy na dzień dzisiejszy angażują się w dużymi nakładami w klub i tak dalej, czy widzi pan potencjalną firmę, potencjalnego właściciela, który mógłby zostać współudziałowcem w przyszłości, czy raczej chciałby kogoś pan z zewnątrz, być może kogoś z zagranicy, czy raczej chodzi tutaj o jakiś polski fundusz, polską firmę. To tak z tej strony, bo pojawiają się często gdzieś tam właśnie plotki na temat tego, że ktoś tam gdzieś się pojawił, natomiast ta oferta została odrzucona albo kompletnie nie wzięto pod uwagę. Nazwijmy po imieniu, no mówił o tym Mateusz Drusz, tak, mówił o dwóch inwestorach, nie wiem jakich mówił, tak, także no to jest jakby... Jeżeli on mówił, no to mnie nie są znani, tak? To jest od razu, powiedzmy sobie szczerze. Do mnie, oprócz, nie wiem, jednego telefonu agenta, który się pytał, czy klub jest na sprzedaż, to odpowiedziałem, że sytuacja jest jakby, jestem inwestorem, jestem na 10 lat, nie mam problemu, jak przyprowadzi kogoś, jakby chce zobaczyć pieniądze, to porozmawiamy, co możemy robić i koniec, kropka, tak, koniec jakby. Dalej żadnych kontaktów nie było, tak? Nikt się do mnie nie zwrócił, żadnych ofert nie było, tak? Także rozwijmy, że to jest jakby pierwsze, żeby naprawdę nie krążyło, że nie wiem, są oferty, ja wybrzedzam, nie wiem, robię, nie dopuszczam jakichś pieniędzy do klubu, tak? No to jest naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo chętnie po prostu kogoś też widział, kto przyniósł i moglibyśmy dalej ten klub jakby budować, tak? Czy kupić teraz iluś tam graczy, tak? No to jest super, przecież mnie to też by odpowiadało i to jest jasne, tak? To jest jakby pierwszy element. No drugi, patrząc, znaczy odróżnijmy, no sponsorzy mają swoją jakby też, to nie jest tak, że sponsor jakby obecności, wszyscy chcą mieć własność, jest troszkę innym rzeczą, tak? Także no to jest jakby
Jest, no sponsorzy są zainteresowani jakby, że tak powiem, obecnością koszulkową, tak, i gdzieś tam jakby byciem przy klubie, i to jest esencją jakby sponsoringu, tak, sportowego, który mnie jakby trudno jest wydewagować, nie są mi znane, jakby, no też oczywiście gdzieś tam przyciągamy, rozmawiamy, żeby jak to się na przyszłości może jakby rozwijać wszystkich innych, no to nie ma problemu, no to jest każdy sponsor, ma rozmawiać, jak powie, że chce się jakby zaangażować, tak, te relacje są bliskie, znam wszystkich sponsorów, tak, no to jest jakby przecież, jest ewidentne, tak, jestem z biznesu i oczywiście dla nich też jest istotne, tak, że jest osoba i jaka jest własność, jaka jest przejrzystość, tak, no pamiętajmy, że mamy dwóch przedstawicieli, zresztą taki jest, przyjęliśmy sobie dla przejrzystości klubu w Radzie Nadzorczej, także sponsorzy też widzą, jak klub funkcjonuje i robi, tak, tutaj ja nie robię z tego problemu, tak, no żeby powiedzmy przejrzyście, no sponsorzy, którzy wykładają też pieniądze, mieli taką jakby możliwość, tak, także tutaj wcześniej był pan Wiesław Cholewa z Murapolu, także no też Karol Majewski, jakby jest Rafał Stępień jakby z Termotonu, tak, także no teraz wejdzie też Rafał, przepraszam, Robert Dobrzycki, jakby prezes Panasoniego, tak, także tutaj to jest jakby, moja filozofia jest taka, ja nie mam problemu jakby, jeżeli ktoś kładzie duże, istotne pieniądze, mówimy to o sponsorach jakby strategicznych, żeby też wiedział, jak klub funkcjonuje, tak, jak pieniądze są wydawane, żeby też mógł sobie to ocenić, tak, i myślę, że jest to chyba dla nas wszystkich jakby ważne, a na przyszłość, no to jest jakby pytanie, oczywiście, no to jest, mówię, to jest duża jakby wspólna jakby rozmowa, jak doprowadzić ten klub do mistrzostwa, tak, no czy powiedzmy, jaka jest w tym funkcja pieniędzy i jak pozyskać, no w pewnym momencie, no też dodatkowe jakby środki, żebyśmy mogli wejść, ale my nie możemy być bezradni, no trochę jak nie wiem, w cudzysłowie teraz była, nie wiem, Lechia i Gdańsk, tak, i się okazało, że po pucharach po roku praktycznie klubu nie ma, tak, no i to jest desperacki już w tym momencie, tak, no danie gdzieś tam, trudno powiedzieć, jakie dokładnie tam są na końcu pieniądze, tak, z jakiego źródła i czym się to skończy, tak, no to jest jakby już wtedy, że tak powiem, no taka, no nie jest to, co chciałbym, żeby, że tak powiem, było przed widzewem, tak, no tym wszystkim. I będziemy szukać, no są podmioty, jestem z rynku private equity, tak, no wiem oczywiście, jakie są też inwestycje, fundusze private equity, no są one w Atletico Bilbao, w Interze, tak, czy w Manchesterze, także jest oczywiście private equity, czy inwestorzy finansowi, ale to mówię, no to są naprawdę, jesteśmy trochę daleko od tego typu jakby klubów, tak, i to nie jest łatwo przyciągnąć już tak naprawdę tego typu kapitał i pewną drogę trzeba wykonać, się przesunąć, żeby powiedzmy zacząć rozmowy i powiedzieć, okej, to jest fajny projekt, mamy swój pomysł, tak, możemy zarabiać, nie jesteśmy bezradni, że komercyjnie to nic nie możemy zrobić i oczywiście starać się te środki jakby przyciągnąć i oczywiście też wiemy, no chociażby po rozmowach, nie wiem, tak, patrząc z ŁKS i Platka, no te relacje jakby wewnętrzne z miastem, no, dla każdego też są na przykład ważne, tak, no, też nie oszukujmy się, że gdzieś tam każdy patrzy, jeżeli klub oferuje na nie swojej infrastrukturze, tak, no to żaden inwestor też nie powie, że nie wiem, tak, no wykupi i wybuduje stadion, tak, no to jest, nie ma tutaj jakby też każdy chyba wie, że jest ta zależność i dla każdego też jest to ważne. Także jest kilka elementów, tak? Także no, tego się nie boję. Uważam, że oczywiście to nie jest łatwe. No, patrząc też na doświadczenia, pytając tam zagranicznych czy innych, no doświadczenia, jakie mamy doświadczenie inwestorów zagranicznych w Polsce, tak? No, mamy co z Korony niemieckie, tak? No, takie są Lechia Gdańsk, no też oczywiście tam z Mandziarą taki dziwny trochę, no ale też wydawało się, że naprawdę bardzo bogaty tam jakby że tak powiem, przedsiębiorca. Polonia Warszawa, tak, prawda, teraz aktualnie? Przepraszam? Polonia Warszawa aktualnie, pan, o, nie chcę teraz przekręcić nazwiska, ale Francuz. No tak, jest, i no to jest trochę mieszane, to jest jakby osoba, która jakby, no, że tak powiem, czy to jest zagraniczny, czy taki już mieszany bym powiedział, tak, no to jest przede wszystkim. Ale zgodzi się pan, firmę. Panie prezesie, zgodzi się pan, że bo ostatnio sobie taką analizę tutaj robiliśmy we dwóch prywatnie, że jednak kluby, które mają prywatnych właścicieli, w naszej ekstraklasie, skupmy się na ekstraklasie, bo w nie gramy, to jednak to są ludzie, kibice tych klubów, to nie są ludzie z zewnątrz. Znaczy, no można powiedzieć, no to jest najlepszy efekt, no trochę to widać po Rakowie, tak, gdzie nie tylko trzeba mieć pieniądze, trzeba mieć sentyment i jeszcze raz wrócę, no pan Solosz chyba wtedy był najbogatszy, inwestycja w Śląsk jakby wrosła, tak, no która kompletnie nie zakończyła się gdzieś tam, że tak powiem, bardzo szybko i innych, tak? To nie jest tak, że gdzieś tam, jeżeli nie ma tego sentymentu, że jeżeli ktoś ma pieniądze, no to powie sobie, okej, mam tam, nie wiem, no, zresztą ludzi, którzy mają tam naprawdę duże pieniądze, ponad miliard, to nie jest aż tak wiele w Polsce, tak? Także no tutaj to nie jest tak, że nagle sobie jakby przeznaczą i proszę mi wierzyć, no trochę się obracam i naprawdę w biznesie i myślę, że dużo osób jakby
nie wiem, też znam wśród czy najbogatszych Polaków, czy innych i wbrew pozorom to nie jest taka korelacja. Tak? Osoby, które ciężko pracowały na swój majątek, wbrew pozorom jakby ciężko jakby, no, że tak powiem, ich przekonać, nie zawsze go wydają, to ciągle jakby jest to tak, że taką pierwsza akumulacja, tak? To nie jest Warren Buffett, który stwierdził, że połowę wydano na cele jakby społeczne. No, my ciągle jesteśmy na etapie takiej pierwszej akumulacji, skoncentrowaniu się na przekazaniu go rodzinie, niż jakby pewnych działaniach inwestycji w cudzysłowie społecznościowych, tak? No, nie oszukujmy się, tak? No, ale mówię, ale mi widać to, że troszkę to jest ten trend idzie, tak? No to się jakby zmienia i oczywiście jest więcej przykładów i to mnie cieszy, no bo to jest ta korelacja jakby zdrowa. Naprawdę nie jest łatwo kogoś przyciągnąć, tak, spoza, który nie ma sentymentu do klubu. Mieliśmy inwestycję pana Sylwestra Cacka. Fajnie, że przeznaczył, by też był na liście najbogatszych Polaków. No można być bardzo fajnie, że się angażował, przeznaczył jakby środki, no ale koniec chyba no nie był taki, jaki sobie jakby wyobraziliśmy. Także jest kilka elementów i ja sobie naprawdę jako finansista, czy gdzieś tam z biznesu zdaję sprawę, jaka jest korelacja między wynikiem i pieniędzmi. I jest to dla mnie wyzwaniem, jak zrobić, żeśmy po prostu doszlusowali do czołówki, tak, bo ten przedział się będzie naprawdę powiększał, tak, no struktura wynagrodzeń i premiowanie pierwszych zespołów, tak, to powoduje, że najwięcej pieniędzy idzie do pierwszych zespołów, plus jeszcze sukces w pucharach, tak, czyli mamy pewną kumulację, znaczy w zasadzie trzech efektów, tak, czyli pierwsze cztery miejsca są dodatkowe środki i tam jest najwięcej pieniędzy, 12 milionów jest za Mistrzostwo Polski, drugie mamy puchary, gdzie Lech tam, nie wiem, miał ponad 20 chyba milionów, tak, za grę w pucharach, a Raków, nie wiem, no, to 70 milionów, gdyby doszedł do Ligi Mistrzów, na samo dojście, powiedzmy, wejście do Ligi Mistrzów, naprawdę jest o co grać, tak, i jeżeli to jest druga, no trzecie, zarabianie na dniach meczowych, no Lech tu ewenementem na pewno bardzo dużo, przecież też jeszcze dodatkowo jakby zarabiali, no i następny element, że jak ktoś gra w pucharach, no to łatwiej mu sprzedać graczy, tak, no, to jest kolejny, czyli mamy no taki efekt, że tak powiem, kumulacji i myślę, że no jest taki też czas dla nas, bo ta czołówka może uciekać i musimy no starać się robić wszystko, żeby też próbować dotrzeć, a drugie no też nie konkurować nie swojej lidze, tak, nie możemy się teraz zderzyć z Rakowem, tak, i mówić, że będziemy robili, czy próbować robić takie transfery, na które nas nie stać, po to, że na przykład no będziemy mieli puchary w przyszłym roku, tak, czy tam miejsce pierwsze dwój, jak nie wyjdzie, no to powiedzmy dziura finansowa, jak się tam wzrosła, i 20 milionów, no i tam się zastanawiałem, co z tym zrobić, tak, no i jak teraz pokryć tam, nie, 20 milionów złotych, tak, i pójdą i z pożyczką do miasta, bo ja na to nie pozwolę, tak, bo ja po prostu nie mam też, że 20 milionów złotych na przykład po sezonie wydać i stwierdzić, no nie wyszło nam, no to 20 milionów jakby tak dofinansujemy. Ale myślę, że to zrozumiałem, mam nadzieję, że o tym mówię, bo oczywiście to nie jest tak, że ich tam traktujemy, będziemy robili wszystko jako klub, żeby się przesuwać w górę, tak, i chciałbym, żeby ten kontekst był też zrozumiały, tak, no to jest nasze wyzwanie dla całości, no to jest tylko moje, ale zakładam, że każdy, kto chce być tym klubem, no to może sobie powiedzieć, tak, co może zrobić, czy może też wspierać i jestem wdzięczny wszystkim, to parę razy wyrażałem, bo uważałem, że jestem z tego dumny, że jako społeczność widzewska, tak, no to my nie zależymy, tak, no tam oczywiście jest moja jakaś tam cegiełka dokładająca i to nie są też jakby no małe pieniądze, ale to nie jest taka zależność, jak jest w wypadku innych klubów, tak, i to jest nasz wspólny wysiłek, gdzie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak, i myślę, że możemy być dumni, patrząc na, nie wiem, czy tam długi, czy wszystkich innych, no jesteśmy klubem, który ma też najmniejsze zobowiązania, tak, patrząc na inne kluby. Dobrze, dziękuję panie Tomaszu za odpowiedź na temat inwestowania, inwestorów i przyszłych ruchów w klubie. Myślę, że to jest odpowiedni czas, żeby dopuścić kibiców do głosu i przeczytać pytania, które zostały zadane. Więc pierwszy jest Łukasz Bojanowski, natomiast ja tylko powiem, że jeżeli ktoś z was będący teraz na audycji chciałby zadać pytanie, to poprosi o głos. Widzę, że najpierw jest Łukasz, potem jest Łukasz kolejny, który dołączył przed chwilą, więc jeżeli chcecie zadać panu Tomaszowi pytanie, od razu tylko z góry mówię, że dwa szybkie pytania bez przeciągania po 10 minut, bo pan Tomasz też lubi mówić o Widzewie, więc żeby te pytania nie trwały po prostu po 15 minut, bardzo bym was prosił, bo nie chciałbym, żeby inni kibice po prostu czekali po pół godziny na pytanie, także lecimy. Łukasz Bojanowski pierwszy w kolejności. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór wszystkim. Ja chciałem tak, odnośnie finansów chciałem właśnie dopytać. Tak może dopytać do tego, na temat tego sklepu, co był. Czy jest pan w ogóle zadowolony z sklepu Widzewa?
Znaczy, no może to, że jest, znaczy, to jest bardzo ciężkie pytanie, znaczy można powiedzieć tak, no fajnie, że sklep, też jest za mały, no to wiemy, że jest, także no patrząc mamy, nie jestem zadowolony, że mamy tak małą powierzchnię, tak, bo sklep powinien być jakby większy, no druga część internetowa mogła być lepsza, jakby w tym wszystkim, także można powiedzieć, ja mam takie mieszane uczucia, tak, uważam, że to nie jest naprawdę już też jakby słaby poziom i wszystkich innych, na pewno nie jest to, co mnie jakby zadowala i myślę, że jak większość, no mamy też dużo w tym zakresie do zrobienia. Dobrze. No, jest bardzo dużo do zrobienia, bo pan mówił, że w zeszłym roku, no za zeszły rok szacowaliście, że będzie 2 miliony przychodów, a teraz 4, tak? Szacujecie, że będzie. No to ten asortyment chyba w tym sklepie, co jest, no to nie wiem, czy to pociągnie. Ale takie założenie, no to jest trudne, każdy ma swoje jakby, no, przebudowujemy ten asortyment i robimy tak. Znaczy ja nie chcę sprowadzać, to jest też no, poziom oczywiście, no można powiedzieć, no, powinniśmy w klubie dążyć do tego, żeby mieć odpowiednią osobę, która jest kierownikiem jakby sklepu i tak naprawdę no, to jest osoba, która jest bardzo blisko, tak, no, to jest jakby praca nad produktem, tak, nad jakby wsłuchiwaniem się, jakby dobieraniem, tak, no, także no, to po prostu no, jest jeden z elementów, które powinniśmy wchodzić na wyższy poziom, no, to jest cały czas dyskusja o profesjonalizmie klubu wszystkich innych, tam część będzie zadowolonych, powie fajnie, że jesteśmy, część powie, no tak, myślę, że jest jeden z takich też przykład, który pewnie każdy no, kupuje produkty wszystkich innych, tak, i nie uważam, że ten sklep też jest zły, no, znowu nie, patrząc, gdzie jesteśmy, no to też nie wpadajmy jakby tak, że jest jakby tragicznie, tak, no to jest jakby, znam wiele też osób, które są jakby zadowolone, tak, no, patrząc, kupują i jakby okej, oceniam dobrze produkty. Dobrze, dziękuję. Proszę pana, a chciałbym jeszcze się dopytać, czy w klubie jest taka osoba, która zajmuje się marketingiem szeroko pojętym? Bo wiem, że wcześniej, chyba w 2019 roku był pan Tomasz Jędraszczyk, tak? Pan tak, to był wiceprezes, to był Tomasz Jędraszczyk. Czy w tym momencie jest taka osoba, która się zajmuje? Nie ma takiej osoby, jest też planem dyrektora do spraw marketingu, że trafi do klubu i będzie zatrudniony. Bo ja też ostatnio, jak był właśnie prezes Michał Ryc tutaj w pokoju, to też zadałem takie pytanie, czy pan klub, tylko koncentrujecie się na karnetowiczach? Bo pamiętam, było miało być takie coś, nie wiem, 2-3 lata temu, to miała być, nie wiem, karta lojalnościowa, takie coś a la angielskie membership, gdzie są składki, coś w stylu, tak samo Socios. Nie Socios, ale coś w stylu, że się po prostu składa, wpłaca składki miesięczne. I oczywiście potem ci ludzie, którzy wpłacają te składki, mają z tego jakieś profity. Tak jak jakieś dodatkowe filmy w telewizyjnej, przepraszam, widzę w TV, jakieś inne rzeczy, jakieś upusty w sklepie i jeszcze jakieś przeróżne inne oczywiście rzeczy. Czy jest takie coś brane pod uwagę? Bo wydaje mi się, że w tym momencie zamykamy się tylko na karnetowiczów, jest tylko ograniczona tego ilość. Klub nie zamyka się na karnetowiczów, tak? No tak naprawdę komunikacja jest oczywiście no, z całością jakby kibiców. No proszę wiedzieć, jest OSK, tak? No tak naprawdę proszę wierzyć, no ja nie będę też, czy jako klub nie będziemy organizować jakby kibiców, także no OSK przecież zbiera, wspiera akademię, są opusty później przy, nie wiem, tak, no zajmowaniu miejsc, jest szereg, tak by są spotkania też jakby z OSK, no też jak jestem proszony, to idę, nie mam z tym problemu, żeby komunikacyjnie jakby przekazać. Także no oczywiście to jest jakby można powiedzieć, no stowarzyszenie, no jest zresztą tak samo jak inne stowarzyszenia kibicowskie, także no tutaj jeżeli jest potrzeba, nie wiem, przekształcenia, no to jest jakby mam kibiców sobie myślenie, tak, w jakiej formule, no dla mnie jest super, no każde zaplecze, wszyscy, którzy są z Widzewem, którzy mogą wspierać klub, no to przecież jest na plus, no na pewno jako pomożemy, tylko proszę mi wierzyć, no w klubie też są ograniczone zasoby jakby ludzi i pewnymi rzeczami po prostu, no musi być pewna lista priorytetów, no nie jesteśmy w stanie też robić, ani drugie, no to jest taka dyskusja, czy my powinniśmy organizować powiedzmy na przykład kibiców, socjus kibiców, tak, no możemy to wspierać, ale to ta inicjatywa musi też po prostu iść dodolnie, tak. Nie chodzi mi tutaj o socjus kibiców, tylko chodzi mi, nie wiem, czy pan orientuje się, jak wygląda membership. Membership to jest wpłacanie środków bezpośrednio do klubu.
I oczywiście potem klub generuje... Nie mam takiej struktury membership czy Barcelony czy wszystkich innych. To są zbudowane struktury. Takiej struktury jakby nie mamy. No też to zajmuje jakby czas wszystkich innych. Także oczywiście nie. Takiej struktury wiązanej jakby z membership czy powiem, czy własnościowym, jak są niektóre, czy w niemieckich wszystkich innych, to nie. Takiej struktury jakby nie ma. Tak, też, że okej, nie zrozumiałem, bo mówiłem, no BSK też jest jakby strukturą jakby kibicowską, które są określone działania, no to są te wpłaty i wpływ. Ale nie jest to membership rozumiany jako membership, czy pewne przełożenie na pewną decyzyjność. Tak? To jest naprawdę etap klubów, no, które albo struktury, tak jak w Niemczech, które są założenia, tak, że musi być 50 przy stowarzyszeniu jakby kibicowskim, no, albo powiedzmy no większych klubów, no to jest naprawdę długa droga, żeby to wszystko jakby zbudować, żeby jakby chodziło, no też zaangażowanie kibiców, nie wiem, w ruchu, czy tam giełdowe, no średnio to wyglądało, tak, czy Wisła zbierała jakby też jakby 4 miliony chyba zebrała, jeżeli chodzi o gdzieś tam akcje, czy gdzieś później, no to pojawia się, naprawdę tym trzeba zarządzać, to musi być na pewnym poziomie, żeby też jakby oferta wzajemna, żeby nie rozczarowania, ktoś jakby ten membership coś daje, no też jest oczekiwanie, żeby to było jakby wzajemne. Ale pomysł jest na przyszłość, no do pomyślenia, tak, ale musimy być, uważam, na troszeczkę innym etapie. No właśnie o to mi chodzi, że to są duże, duże pieniądze dla klubu, gdzie są kibice też wykorzystywani, można powiedzieć, w życie klubu. No w tym momencie mamy tylko, dajmy na to, 16 tysięcy karnetów i z tego klub, można powiedzieć, generuje jakieś pieniądze. Nie ma jakichś innych przychodów, można powiedzieć tak, od kibiców. Jest oczywiście to Widzew Plus, które można powiedzieć, no tak, wypaliło na samym początku i chyba w pewnym momencie tak usiadło w miejscu, tak? Znaczy na pewno, no, mówimy o SK, no OSK no, wspiera istotnie akademię też, tak, sponsorem jest jakby istotnym, także tutaj jakby to są kibice, którzy wpłacają i to jest przekazywane jakby klubowi, także ta struktura jakby, jeżeli chodzi o wsparcie akademii, jest, no Widzew Plus jakby jest, to na pewno został, uważam, spalony, tak, no patrząc, niepotrzebne tam zbieranie, nie wiem, no, przekomunikacyjnie wszystkich innych, tak, no więc powinna być też jasność, tak, no które projekty, robimy sobie jakieś listy, które są dla społeczności, też patrząc z nas wszystkich istotne, tak, których mówimy, okej, okay, jako klub nas nie stać, albo po prostu jest zdrowe powiedzenie, czy jako, nie wiem, kibice chcemy coś tam zrobić, tak, i jest taka możliwość, bo oczywiście strukturalnie, no to fajnie, to jest jakby od strony technologicznej jest to zrobione, że pewne zbiórki możemy organizować, tak, także no tutaj jesteśmy przygotowani, trochę się zacięliśmy no, w sensie jakby przekazu, bo też nie chciałbym, nie wiem, no to nie uważam, że na przykład no takie jest prezentacja drużyny wszystkich innych, tak było rok temu, że nie wiem, musimy tam i kibice muszą płacić, no pewne elementy powinny być wliczone, a pewne elementy, żeby nie było, że klub tam dziaduje, nie ma pieniędzy, bo to nie jest tak, że sam, nie wiem, tak na ten element tam nie stać, ale pewne rzeczy powinny być jasno powiedziane, okej, okay, robimy to, bo uważamy, że jest to pewne sprawdzenie, tak, czy jest to dla że tak powiem, widzewiaków ważne, tak, żeby nie wiem, upiększyć nasz, nie wiem, stadion, tak, czy zrobić jakiś branding, czy wszystkich innych, czy inne elementy, tak, a kto chce wspierać klub, no to fajnie, no pewnie te narzędzia jakby można by zbudować, no tu trochę mówiąc, szczególnie przez akademię, to naprawdę traktuję, że jest to też element bardzo społecznościowy jakby działania akademii, nie możemy tego odpuścić, tak, no to jest łatwo powiedzieć, nie robimy nic, ale później ciężko jest w ogóle odbudowywać, tak, my wyszliśmy z poziomu praktycznie zerowego, uważam pod kątem jakby wielu metodologii innych, naprawdę jesteśmy ułożonym klubem, no ale brakuje nam jakby tego ruchu w górę i mamy olbrzymie problemy infrastrukturalne, no teraz naszego akademii nie będziemy jak gdzie trenować, nie jedno boisko będzie za chwilę wyłączone, tak, czyli jest i do remontu i to są naprawdę pragmatyczne problemy, jak w ogóle też akademia ma funkcjonować. Dobra, Łukasz, dziękujemy Ci bardzo i teraz zapraszamy drugiego Łukasza, który tutaj się zgłasza. Proszę Cię, Łukasz. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, panie Tomaszu. Takie pytanie z zarządzania, zasada Petera. Zgodnie z tą zasadą pracownik awansuje tak długo, aż znajdzie się na poziomie, na którym już nie jest kompetentny. No i takie trochę przewrotne pytanie. Proszę nam udowodnić, że nasz nowy prezes nie podlega tej zasadzie. Bo był zamieszany w parę takich sytuacji, które może nie do końca można nazwać, można powiedzieć, że zakończyły się pełnym powodzeniem. Były jakieś zgrzyty.
Okej, uważa pan, że jak ktoś już jest na poziomie prezesa, to już nie jest kompetentny? Bo rozumiem, to jest najwyższy poziom. Nie, chodzi o kolejne awanse. Zgodnie z tą zasadą po prostu pracownik awansuje tak długo, aż znajdzie się na poziomie, na którym nie jest już kompetentny. No dobrze, no to rozbierzemy na czynniki pierwsze, to jak się dojdziesz do poziomu prezesa, to jest najwyższym, tak? To oznacza, że już wtedy jakby nie jest kompetentny, czy nie wierzy pan awanse jakby z wewnątrz, te zasady jakby reguluje awanse jakby z wewnątrz, tak? Ja wierzę, że jest wielka posucha, jeżeli chodzi o pozycje zarządzające w polskiej piłce. No tak. To się w pełni zgadzamy, bo też przeglądałem jakby osoby albo są związane. Ale nie, proszę nam udowodnić, co pana urzekło w naszym nowym prezesie. To jest pytanie przewrotne. Chciałbym po prostu tak jakby poznać pana motywację, dlaczego się stało tak, jak się stało. Moja motywacja jest taka, że uważam wśród osób, które ja znam i są dostępne. Proszę powiedzieć, kiedyś szukałem prezesa, tak? Stowarzyszeniu, no to był wielki szum, jak szukamy po prostu przez ogłoszenia, tak? Co się robi w biznesie normalnie, jak ktoś szuka prezesa, no to robi ogłoszenie i prezesa. Robi tak samo Aków, no to, a Widzewie to było po prostu wielki walec, tak? Proszę wiedzieć, ja to pamiętam jakby. Jak to jest, jak korpo wprowadzamy, bo szukamy z ogłoszenia prezesa wszystkich innych, tak? I zresztą no, prezes Jakub Kaczorowski, który trafił, uważam, mega osoba, gdyby on funkcjonował w piłce przez kilka lat, to byśmy mieli super prezesa. Tak, bo pod kątem kompetencji wszystkiego jemu co zabrakło, no to ciężkie otoczenie i po prostu każdy potrzebuje zaadaptowania, kto nie funkcjonował w piłce. Także można powiedzieć tak, no pierwsze, uważam, że dokonałem wyboru najlepszej osoby, którą miałem jakby dostępną. Tak, to jest pierwsze. Drugie, no jest pewna ciągłość, bo uważam, że to nie jest tak, że Widzewie, czy wszystko Mateusza było złe, czy nagle to nie, no to nie jestem jakby tutaj. Uważam, że pewne rzeczy, które były dobre, trzeba kontynuować, tak, że Michał miał okazję to też zobaczyć jakby jak to funkcjonowało, jakie były dobre rzeczy i te dobre rzeczy chciałbym, żeby były kontynuowane. Tak? Także to jest jakby drugi element. No, trzeci, można powiedzieć, Michał odpowiadał za tą część komercyjną i można oczywiście, ja nie mówię sklepów wszystkich innych, ale całościowo część jakby komercyjna czy wszystkich innych naprawdę uważam dobrze funkcjonuje, tak, w klubie. Patrząc na stronę przychodową, no to ja nie mogę narzekać, uważam, że no, mam te same uwagi, znaczy to nie jest tak, że tam nie ma co polepszać i wszystkich innych, ale wchodzimy na też na dobre poziomy, także no tutaj to jest jakby element. No i następny jakby punkt, no mówiliśmy zawsze, no jeżeli chcemy mieć jakby zarząd, no mamy naprawdę zarząd widzewski, tak, no mamy osoby związane klubem i Maciek i Michał są jakby absolutnie widzewiakami, to nie jest jakiś desant, który przyszedł, który gdzieś tam powie za chwilę pójdzie, bo gdzieś tam inny klub, albo jego ścieżką kariery jest po prostu na inne kluby, tak, przechodzenia, no to są osoby, które tym klubem żyją i to jest w piłce chyba niezbędne, tak, bo nie oszukujemy się, że jakby zarządzanie jakby widzewem przede wszystkim to nie jest łatwykowe kleba, tak, to po prostu bardzo szybko wyczerpuje i bez tego jakby związku emocjonalnego, no to nie jest tak, że gdzieś tam jakby jest pełna kolejka i pamiętajmy, że w biznesie jak ktoś funkcjonuje, no to w weekend sobie można ciężko pracować, znaczy w tygodniu ciężko pracować, przychodzi weekend, ktoś odpoczywa, no w klubie piłkarskim, no to tak nie jest, tak, no, jest praca w tygodniu, a weekend, no to nie jest tylko odpoczynek, ktoś sobie przyjdzie i w sposób relaksujący obejrzy mecz, bo naprawdę no mecze to są dużym też ładunkiem emocjonalnym, także to jest tych kilka elementów, tak, no które jakby kompetencji uważam, że też jakby są osoby, które mam nadzieję, że będą się dalej rozwijać jakby z klubem, tak, no nikt nie mówi, że jest jakby doskonały, ale ja wolę osoby, które tym żyją i chcą, czy tam są, też mam zaufanie, następny element jest zaufania, tak, no to jest jakby też element, który jest istotny, tak, no w tym wszystkim i w działaniu, także to jest ten taki zestaw, tak, no, także, ale drugie, no pewno, że też można powiedzieć, no ktoś mógłby trafić urodzony prezes i gdzieś tam z doświadczeniem wszystkim innym, komunikacyjnie, no gdzieś tam powiem, gwiazdą, czyli można powiedzieć, nie wiem, tak, no, Zbigniew Boniek nagle trafił i mamy super i prezesa z wizerunkiem wszystkim innym. Tylko no okej, no to jest jakby też troszkę na innym etapie, że tu trzeba naprawdę też najpierw jeszcze jest bardzo dużo takiej ciężkiej jakby pracy u podstaw, tak, no myślę, że sobie zdajemy sprawę, że nie wiem, tak, no, też patrząc na raport, tak, no organizacja meczu jesteśmy na ostatnim, tak, no niby tak było, no to jest naprawdę wiele rzeczy, trzeba po prostu też się zajmować, tak, i ciągle jest to element nie tylko gdzieś tam jakby zewnętrzny i nacieszenia się, że ktoś tam jest, ale za tym naprawdę jest dużo elementów, także
No tyle z mojej strony. Tak, no mam nadzieję, że odpowiedziałem. Rozumiem tam zasadę jakby Petera, aż sobie jakby ją tam posprawdzam, tak? To ciekawe, jak mam powiedzieć. Okay. Pracownica, bo sobie tak długa znam się na poziomie, tak, na którym nie są już kompetentni. Aż mówię, no nie znałem, także też proszę mi, przyswoję sobie, popatrzę sobie, jak to wszystko jest. No pewnie to dotyczy się no, typowo takich, no nie wiem, biurokracji pewnie chyba, kurczę, tak myślę. No, tak, tak, zgadza się, jak najbardziej. Okej. Okay, no. Organizacja biurokratyczne. Czyli rozumiem, że po prostu jesteśmy młodą, prężną organizacją, wzięliśmy młodego, prężnego prezesa, który będzie się uczył razem wraz z rozwojem. Michał naprawdę ma dobrą wiedzę też, jak funkcjonuje klub, tak? No jak widział to nie jest tak, że jakby, nie wiem, no też Mateusz też nabierał to, nie, przez 2 lata w Zagłębiu, tak? No czy dłużej, tak? No ludzie, którzy, pani prezes Pajączek miała doświadczenie, co w Miedzi Legnica, tak? No była też osobą wydelegowaną przez właściciela i takie przeważnie są jakby kariery, tak? No które osoby, które jakby trafiają, czy są. Także uważam, że zdrowe też, jeżeli ktoś zna klub i pamiętajmy okoliczności, gdzie jakby, no też jest jakby okres zmian czy przygotowania do sezonu, to też jest ważne, tak, że jednak uważam, że trochę w tym okresie jakby naprawdę zostało rzeczy zrobionych, bo proszę mi wierzyć, no samo i od wniosku, to jest duża praca, która została później też wykonana, żeby to wszystko jakby poskładać, no przygotowanie, no zebranie te wszystkiego od strony też sponsorskiej, no może tego nie widać, ale naprawdę tego jest jakby sporo, tak. No dobrze, to teraz może z takiej ostatniej... Przepraszam, dołożę, znaczy pamiętajmy, no też po cichu, no to mi się nie trąbi. No mamy załatwioną lożę, tak, mamy relacje też jakby, jeżeli chodzi o pewne, że tak powiem, remontowo inne na stadionie, one są po prostu wykonane, tak, i gdzieś tam to są też elementy gdzieś tam funkcjonowania, bo myślę, że powinniśmy po prostu funkcjonować, no jesteśmy w jakimś otoczeniu i po prostu przede wszystkim załatwiać sprawy, tak, także no to jest dla mnie najważniejsze, że tak, no prezes też jest zarządu tego, żeby po prostu pierwsze sprawy jakby załatwiać, tak, a dopiero później no, gdzieś tam jest ewentualnie no, gdzieś tam komunikacja. Najważniejsze jest załatwianie spraw, tak, w interesie klubu, których jest sporo do zrobienia. No dobrze, to teraz takie bardziej luźne pytanie, powiedzmy bardziej plotkarskie. Kiedyś słyszałem taką informację, gdzieś w trakcie jednej z rozmów trafiłem na informację, że obecny właściciel Rakowa Częstochowa kiedyś w jakimś stopniu był zainteresowany zainwestowaniem w Widzew, czy jako, kurczę, teraz już nie wiem, czy były członek stowarzyszenia, czy też jest pan już tylko i wyłącznie właścicielem, czy jeszcze nadal jest pan w stowarzyszeniu, czy gdzieś takie informacje się przewinęły? Ma pan jakąś wiedzę? Pierwsze, nie jestem w stowarzyszeniu od 2 lat, także tutaj to jest z chwilą aż absolutnie, to jest jakby gdzieś tam się pożegnałem, także tutaj tak, to nie jest jakby, także pierwsze, a drugie nie, nigdy się nie zetknąłem z taką informacją, tak, nawet jakąkolwiek w formie plotki, czy wszystkich innych, także nie są mi znane jakiekolwiek fakty, pierwszy raz słyszę, żeby jakby, no Michał Sierczewskiego nie miałem okazji też poznać, rozmawialiśmy, nie wiem, nie pojawił się jakikolwiek wątek, tak, żeby coś tam nie wspominał sentymentem, no był u nas przecież też chociażby jak Raków grał w zeszłym sezonie, także długo jakby sobie porozmawialiśmy, także nie jest nawet nie tam, że wspomniał cokolwiek jakimś tym, także tutaj to jest tyle z mojej strony, taka jest moja wiedza. No dobrze, to ja też kończę. Jeszcze z mojej strony, panie Tomaszu, dużo wytrwałości. Dziękuję bardzo. No tak, dziękuję, bardzo dobre życzenia, także pewnie. Tak, tak. No i to by było z mojej strony na tyle. Dziękujemy, Łukasz. Do następnego. Okay. Panie Tomaszu, zanim zadam pytanie i przeczytamy pytania z czatu, oczywiście zachęcam was jeszcze gorąco do zadawania pytań, jeżeli ktoś chce, to bardzo zapraszam, bo zawsze jest wielu chętnych, natomiast kiedy przychodzi do rozmowy na żywo, to już tylu chętnych nie ma. Taka niestety tutaj jest sytuacja. Natomiast ja chciałem zapytać, czy panie Tomaszu, czy z tą wiedzą i z tym, co się wydarzyło na przestrzeni tych miesięcy, kiedy prezesem był jeszcze prezes Dróż, to czy pan
wiedząc, jak to wszystko się potoczy, jakie były problemy i tak dalej, czy gdyby pan mógł cofnąć czas, wiedząc, że tak było, jak było i jak to się wszystko skończyło, czy podjąłby pan decyzję wcześniej o odwołaniu prezesa Dróżdża i czy prezes Dróżdż pogratulował panu zwycięstwa z Puszczą? Nie, no, że zwycięstwo nie jest moje, zwycięstwem jest klubu, także no, to jest jakby to jakby nie oczekuję gratulacji na rzecz właściciela, bo myślę, że to przede wszystkim to jeżeli tak, to jest jakby drużyna i zespół, niekoniecznie jakby właściciela, albo sobie wszyscy możemy gratulować, że fajnie, że jako gdzieś tam też... Czyli nie dostał pan takich gratulacji? Nie dostałem gratulacji. A drugie, znaczy no, ciężko jest mi dywagować, no zawsze to jest jak ze zmianami, znaczy pamiętajmy, że pewne jakby zmiany, no to są jakby bardzo trudne, no sytuacja z miastem postawiła nam, trochę nas zblokowała w pewnym sensie komunikacyjnie, to ja uważam też jakby określone jakby naciski, no później, nie wiem, no można zawsze dywagować, że moje podejście było takie, powinniśmy się rozliczać w układzie sezonu, tak, wydawało mi się, że jeszcze cały czas, że widzę, w tego potrzebuję, tak, no uważam, że ta stabilność dla klubu jest ważna, oczywiście, jeżeli trzeba zareagować, nie mam problemu, żeby zareagować, to samo zrobiłem teraz, bo jednak oceniłem, że po prostu nie możemy już to zrobić kosztem przyszłego sezonu. Rozmawialiśmy dużo o że tak powiem, transferach i innych elementach. No proszę mi wierzyć, no powiedzmy upływ czasu powodował, że powiedzmy to jeszcze byłoby jakby już na niekorzyść. Uważam, że pewne rzeczy, które nam się udało zrobić, ja jestem zadowolony przed sezonem. Tak? Także no patrząc, może nie wszystkie, to nie jest tak, że gdzieś tam też pewne oczekiwania mógłbym mieć, ale mówię, pewne rzeczy wiem, że powinien się zaczynać znacznie też wcześniej, żeby miał efekt na przykład już w ciągu ostatniego miesiąca, tak, przed sezonem. I to jest jeden. Także nie chcę wracać. To jest zawsze z perspektywy czasu. No to jest taki suwak, czy można byłoby zrobić, czy jakichś wszystkich innych. No, trudno jest mi powiedzieć, tak? Także no, to jest zawsze takie wybory są warunkowania. Pewne były, chciałem powiedzieć sobie, ok, pracujemy, dążymy, rozliczamy się po prostu w pewnym sensie po sezonie z całości, biorąc pod uwagę szereg elementów, tak? Bo nie jestem tak, że gdzieś tam jest to wycinek. Patrzę na całość i przede wszystkim patrzę na przyszłość, no bo to jest jakby, wiem jak dużo na przykład pracy, żebyśmy ten widzew pchali wyżej, tak, no o to wszystko chodzi. Dobrze, panie prezesie, tutaj mamy szereg pytań od kibiców, którzy nam tutaj zadawali pytania do pana, przesyłali. Jedno z pytań jest o trenera Radosława Mroczkowskiego. Wielu kibiców dyskutuje, dlaczego ta postać, ten Widzewiak nie jest wykorzystywany w Akademii Widzewa. I jakby pan się do tego odniósł? Bo wielu kibiców widziałoby Radosława Mroczkowskiego jako dyrektora Akademii. Wiemy z przeszłości, że to jest człowiek, który miał wybitną rękę do młodych graczy. Znaczy wybitną miał jako trener, który nie miał w zasadzie wyjścia. Znaczy ja nie zabieram, tak? Znaczy tak jest odbierany Radosław Mroczkowski. Zresztą go cenię i tutaj jakby no fajnie, miał własny, super jakby przecież też odcinek. No drugie jest funkcjonowanie no też całości, tak? No można powiedzieć do szefa Akademii. No troszkę są inne też umiejętności wymagane niż oko do jakby, no to jest bardziej scoutingowe, gdzie powiedzmy też inna jakby funkcja wszystkich innych, tak? No także... Także w tym wszystkim. Także no, nie wiem, są wybory i można powiedzieć tak, jak pierwsza drużyna, także organizacyjnie, no klub musi być spójny. Także też w Akademii jest pewna filozofia budowana i są też osoby, które wybrały. No osobiście byłbym za tym, żeby szukać płaszczyzny. Tak? No, to jest jakby, musimy szukać, ale no, czy to idzie w strukturach, czy nie, no też są jakby preferencje osób, które nie wiem dokładnie co Radosław Mroczkowski teraz jakby robi, tak? Czy gdzieś tam poszedł, przecież trenerkę gdzieś był, czy będzie szukał, no to pamiętajmy, że też nie możemy budować osoba, która na przykład, nie wiem, za chwilkę pójdzie jako trener, tak? No, to jest jakby przede wszystkim Radosław Mroczkowski jest bardzo dobrym trenerem i prawdopodobnie, jeżeli dostanie dobrą ofertę z jakiegoś klubu, no to może też odejść i to proszę wierzyć, że klub też musi brać pod uwagę na przykład, tak? No tak, tak. Trener Mroczkowski chyba musiałby się zadeklarować, że pójdzie w dyrektory tak zwane. No deklaracja, to jest wiele elementów, no pasować, no pójść, a później ktoś, nie wiem, no dostanie ofertę i co będzie tkwił, tak, no to jest, nie chcę tutaj dywagować, no proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że gdzieś tam też jakby wskazuje, no bo naprawdę chciałbym, też myślę, że wszyscy pamiętają, tak, Łukasz, no okej, no to już jakby tak samo jakby patrząc na jakby relacje, czy wszystkim, no chciałbym, żeby widzowie też byli wokół klubu, tak, no ale to są różne naprawdę
nie traktujmy, że jak ktoś jest wizywiakiem, to od razu jest, bo są różne preferencje osobowe, wszystkich innych i to też czasami lepiej, jak ktoś funkcjonuje, że tak powiem, w luźniejszej relacji niż bardzo ścisłej, tak? Nie zawsze z mojego doświadczenia patrząc, no te takie ścisłe, tak, czy powroty naszych legend, no powiedzmy, no to czasami jakby wychodzą, tak? No, także no pewnie, że wolałbym, żeby, nie wiem, tak, Franciszek Smuda został jako legenda, niż no gdzieś tam później się rozstawać, no tak jak było, tak? No także myślę, że jestem zrozumiały, także no to nie jest tak, z mojej perspektywy fajnie chciałbym utrzymywać relacje z osobami, z którymi widziałem, tak, pewnie. Następne pytanie od kibica jest, czy my myślimy o sponsorze tytularnym naszego serca Łodzi, naszego stadionu? Znaczy to są dwa elementy. No pierwsze to jest element czysto formalny, tak? No my nie jesteśmy jakby właścicielem, dysponentem, czyli dysponujemy na umowę i musiałbym zobaczyć, to nie jest tak, że jak wynajmujemy stadion, tak, no to można powiedzieć za obecne obrandowanie my naprawdę musieliśmy płacić, żeby no ten napis, na przykład Serce Łodzi, obrandowanie na koło stadionu tam było, tak? Także no tutaj to jest jakby element, który wymaga obu ustalenia, kto bierze po prostu jakby wpływy. Tak, z takiego, no i to niekoniecznie mogłoby się okazać, że na końcu jest klub, tak? Bo to musiałoby być umownie ustalone, tak? Że jakby to nie jest jakby właściciel, to nie jest operator, którym jest Makis, tylko jest klub. Także to jest pierwszy element. No drugi musiałby być pasujący, tak? No to jest też kolejny jakby etap i dopatrzenia, no pewnie będziemy myśleć. Tak, panie Tomaszu, nawet powiem, że takie pomysły kibice mają, że firma jakaś farmaceutyczna, jakiś produkt na serce związany z Sercem Łodzi, prawda? Takie to są kreatywne pomysły kibiców. No może, no lepiej jak coś pasuje, tak, no do klubu, no nie wszyscy jakby sponsorzy, no nie chciałbym jakby przyjechać i że tak powiem, to nie jest tak, że wszystkie nazwy chciałbym zobaczyć jakby, tak, na stadionie, no jak ktoś płaci, to wymaga i jakby chce się eksponować, także nie zamykamy się, no to jest jakby, no na pewno jeżeli ktoś by się pojawił, tak, i przyjechał do klubu i powiedział, tak, jestem gotowy zapłacić i byłby wpływ, to proszę mi wierzyć, się pochylimy, podejmiemy rozmowę, spróbujemy to ustrukturyzować, tak, na razie nie są mi znane, no jeden był taki, no tylko wątek, ale gdzieś on utknął, gdzieś podmiot rozważał, tak, ale no niekoniecznie uważam, że to by też jakby bardzo pasowało i to była taka luźna dosyć rozmowa, tak, także przynajmniej z wiedzy, którą ja mam, tak, bo to nie jest tak, że być może coś mi umyka, tak, ale no dzielę się tutaj wiedzą, którą ja mam. Zanim Zizu przeczytasz kolejne pytanie, to tutaj dołączył do nas chyba nowy użytkownik Red Roomu, nowy słuchacz, Adrian, witam cię serdecznie. Przynajmniej ja nie widziałem siebie do tej pory, więc witam po raz pierwszy i słuchamy pytania. Dobry wieczór. Tak, rzeczywiście pierwszy raz tak na żywo z wami, zawsze z odsłuchu. Ja mam takie pytanie do pana Tomasza. Nie wiem, czy dobrze adresuję do pana Tomasza, ale chciałem się zapytać o trenera Niedźwiedzia i o sztab szkoleniowy. Czy jakby trenerowi zostało postawione jakieś ultimatum po tej serii wiosennej, która była? Czy jest bardziej tak, że stawiamy na myśl szkoleniową i filozofię trenera Niedźwiedzia i jakby wzorem, no nie wiem, chociażby Puszczynie Połomice będziemy stawiali na długoletnią współpracę, żeby wypracować pewien schemat i pewien model gry? Znaczy to jest, jakby ja mogę tylko powiedzieć jedno ogólnie, tak? Znaczy uważam, że i to jest bardzo ciężki element no, zmian jakby trenerów, korelacji i gdzieś tam wpływu, no bo oczywiście uważam w dużej części Raków swój sukces. No ma dzięki temu, że postawił na trenera Poprzuna, pracował przez wiele lat i jakby to jest duży plus, tak? No, myślę, że idzie w tym kierunku Legia, no, tak samo jakby kluby, myślę, że to samo będzie gdzieś tam przecież długo pracował jakby trener obecny Legii w Pogoni, tak? I no Fornali też pracował długo w Piaście, tak? I oczywiście, jeżeli nie ma wypalenia wszystkich innych, no to jest element, który jeżeli widać, że trener jest wypalony kompletnie, to trzeba zmieniać, tak? No. Wyniki? No uważam, że przede wszystkim wtedy powinniśmy się wspierać, tak? No to jest jakby moje, bo ja wiem, jak łatwo wpadać, no, fantastyczny trener, jak wygrywamy i katastrofalny, no to jest, można powiedzieć, no nie jest łatwa jakby sytuacja, kiedy się wpada, jest kilka tam elementów i nagle się przegrywa, no mieliśmy fatalną rundę, no nie ma co tutaj kryć przecież, nie, w tym wszystkim, tak, no uważamy wsparcie, no wolę też mieć trenera, jeżeli trener wyciąga wnioski, no bo mam większe szanse, że on ich nie powtórzy, tak, no bo patrzę, no kolejni trenerzy czy młodzi, no zrobi to samo, tak, tylko wezmę, on będzie miał mniejszy bagaż doświadczenia, mniejsze szanse, jeżeli trener chce się ułożyć, uważam, że ja cenię
Janusz Niedźwiedzia uważam, że jest bardzo dobrym trenerem, patrząc jakby na to, ma taki element, mi się podoba taka widzewskość, tak, takie zacięcie wszystkich innych, a drugie, no mam nadzieję, że też się będzie rozwijał, tak, no to jest też, pamiętajmy, że był pierwszy raz na poziomie z widzewem pierwszej ligi, tak, no pierwszy raz na poziomie ekstraklasy i to są też pewne doświadczenia, które się nabywa, tak, no nie oszukujmy się, tak, no i też sobie powiedzmy, no jaki są trenerzy i też oczywiście z adekwatność, nie wiem, później, który trener ile, powiedzmy, oczekuje. Także to tylko tyle. Tak, z mojej strony nie było żadnego ultimatum, czy nagle no, musi wygrać, nie wiem, mecz, jak tam, które tam graliśmy, czy powiedzmy od Piasta, tak, czy później Zabrzem, tak, czy z Miedzią, czy gdzieś tam. Takiego ultimatum jakby z mojej strony nie było. Dziękuję pięknie za odpowiedź. Proszę bardzo. Sławek, możesz zadać dalej pytania? Tak. Jeszcze, tak, dziękujemy, Adrian. Następne pytanie, panie prezesie, jest o Maćka Szymańskiego. Kibic DKG pyta się, czy w zarządzie nie przydałaby się osoba z doświadczeniem w dorosłym futbolu, bo jak twierdzi Maciek Szymański, ma doświadczenia, ale w futbolu młodzieżowym. No to pan, no, można powiedzieć, tak, no, jakiego trenera ma Raków, tak? Czy ma ktoś doświadczenie jako trener, czy ma jako asystent, nie? Także no, to jest jakby też jest filozofia, jakby no, no, gdzieś tam patrząc. No, Maciek ma umiejętności, które uważam są przydatne, tak? No, pewnie, że gdyby miał to doświadczenie jeszcze funkcjonowanie jakby na w klubach wszystkich innych, no to jakby było super. Miał okazję też być, nie, jakby oprócz Widzewa przecież był w Legii, w Piaście. Także to nie jest tylko patrzenie tam przez akademię, ale też organizację jakby klubu, tak. Znaczy, no, Maciek ma przede wszystkim bardzo dobre jakby myślenie, mega zaangażowanie, to co oczywiście cenię, sposób systematyczny jakby pracy, co jest uważam dla Widzewa ważne, żebyśmy sobie pewne rzeczy wdrażali, rozliczali i mnie ten sposób uważam jest dla Widzewa istotny. No, to, żeby miał lepsze doświadczenie, no, przydałoby się. On też nabiera, to jest też dla Maćka, bo jakby no, też się jakby naprawdę no, tak patrzył, ale uważam, że ważniejsze są jakby kompetencje, całość niż wzięcie, no weźmiemy kogoś, kto no, no fajnie, no miał doświadczenie w Lechu Poznań, tak, czy no i pytanie, czy gdzieś tam jest, no. Doświadczenie, które są bezpośrednio takie, które są, no pamiętajmy, jest dyrektor sportowy, to nie mieszajmy też dwóch funkcji, no, pewnego układania strukturalnego, wszystkiego myślenia, jak pewne mechanizmy, procesy poukładać, bo tak samo układa się procesy, mechanizmy są układania jakby systematyki wszystkich innych, no gdzieś tam na niższych poziomach, czy wyżej, tak, bo nie znaczy, że proszę wierzyć, że pierwsze drużyny są fantastycznie, czy gdzieś tam zorganizowane, czy wszystkich innych, no, no jest ważniejszy sposób jakby podejścia, co jest ważne, co buduje sposób do wyciągania wniosków, tak, że jeżeli mamy czy dobry mecz, czy złe, no to w pewnym sensie też jest ważna chłodna analiza, co możemy ulepszyć, tak, bo myślę, że dzięki temu możemy iść w górę, tak, i także rozumiem pytanie, rozumiem kontekst, uważam, że jest to bardzo dobra osoba, która znowu też pewne doświadczenie jakby będzie nabierała tak funkcjonowaniu jakby całości klubu. Jasne. Panie prezesie, następne pytanie to właściwie nie pytanie, a stwierdzenie, jak sam napisał tutaj użytkownik Twittera, on napisał po prostu, że Niemiec Kerk najlepszym rozwiązaniem dla Widzewa. To nie wiem, czy pan się jakoś stosunkuje, czy spuścimy kursy. Jeszcze raz, przepraszam, kto? Niemiec Kerk najlepszym rozwiązaniem dla Widzewa. Chodzi o tego piłkarza, o którym się mówi w ostatnich tygodniach. A, rozumiem. Wiem. Także tutaj to jest jakby... Trochę inaczej zrozumiałem jakby tutaj. To jakby, tak. Dobra. Chce pan się ustosunkować, czy spuszczamy kurtynę milczenia? Nie no, spuszczamy nasze kurtyny. No pewnym... Jakby zobaczymy, tak? Także to nie jest jakby... No, proszę mi wierzyć. No to jest jakby też... To nie jest tak, że gdzieś tam... Pamiętajmy, że pewnych wyborów też dokonujemy i stawiamy na określone jakby na osoby, tak? Jeżeli ktoś, no nie jest tak, że się będziemy zamykać, tak? Ja rozumiem, że ktoś jakby rozważa sobie wszystkie inne opcje, ale życie też nie jest w próżni, tak? Ja, Sławek, zanim zadasz pytanie, ja chciałem zapytać panie Tomaszu o derby, no bo za dwa tygodnie jeden z ważniejszych meczów w rundzie jesiennej, prawda? Legia, UKS, no Lech, to są takie
można powiedzieć, że klasyki. Jak pan się na ten mecz zapatruje? Czy wierzy pan, że w końcu Widzew uniesie presję i poprowadzi nas do zwycięstwa derbowego, tak jak nas przyzwyczaili piłkarze Widzewa na przestrzeni lat 90. i tak dalej, i tak dalej? Czy dalej przewiduje pan tutaj ciężary i sam pan się tego meczu obawia? Nie wiem, no nie jest to dla mnie budująca widzewskość i tego typu, jak to tam ciężary i nam się nie uda i wszystkich innych. Znaczy, nie no, ostatni derby pamiętam z UKS-u bardzo dobrze i unieśliśmy, tak, i po włoski strzelili i wygraliśmy, także no to jest jakby drużyna, której jakby no, część zawodników jest i pamięta, graliśmy na wyjeździe, był ważny mecz i myślę, że w kontekście awansu też istotne i unieśliśmy to, tak? Także no tutaj to nie musimy sięgać do bardzo dawnych czasów, żeby sobie przypomnieć zwycięstwo nad UKS-em, tak? Także to jest jakby pierwsza taka jakby uwaga, tak? No drugie, przyniesiemy, no mamy, ja wierzę, że jak zagramy swoje, to będzie dobrze, tak? No to jest zawsze, to jest piłka, pewne elementy, no gdzieś tam mogą się różnie poukładać, ja szykuję garnko i zrobię wszystko, że tam jakby dopingować, wiem, że doping będzie i naprawdę mam nadzieję, że to poniesie i mentalnie, no też się szykujemy, żebyśmy nie przeważyli, to jest ileś tam meczy, które są dla nas ważne, no myślę, że też każdy, kto będzie w tym klubie, no to jest uświadomienie, proszę mi wierzyć, mamy też troszkę zawodników, tak, zaczynając od, nie wiem, Stępińskiego czy Powłoskiego, którzy dobrze wiedzą i też przekażą, co to są derby, jak są ważne dla wszystkich kibiców, tak. Panie Tomaszu, pytanie o stadion. A nie obawiam kibica, się o trenera, to myślę, że też się nie obawiam, bo myślę, że tutaj to wiemy i wiem, jak tak samo, no to samo jakby z Legią, tak? No to są elementy, które są dla nas ważne tak samo, tak? No jakby... Ja nawiązywałem do tego, że po prostu no, w tych derbach, w ostatnich derbach na przestrzeni ostatnich lat, ten Widzew po prostu gdzieś tam, no ja nie zgodzę się akurat, że te derby unieśliśmy na UKS-ie, uważam, że byliśmy gorszym zespołem, ale to jest tylko moja prywatna opinia. Oczywiście wygraliśmy i chwała nam za to, natomiast piłkarsko zaprezentowaliśmy się w mojej ocenie mocno średnio, mieliśmy dużo szczęścia w mojej opinii i po prostu chodziło mi o to, czy przede wszystkim mentalnie, bo za każdym razem, gdzie zbliżały się te derby, to nieważne jaki to był trener, nieważne jaki to był zespół, zawsze mieliśmy w ostatnich latach, chodzi mi o to ostatnie lata od momentu reaktywacji przede wszystkim, duże problemy i jakby ta narastająca presja niekoniecznie wpływała dobrze na naszych zawodników i tylko o to... Znaczy mówimy o dwóch elementach, znaczy no, UKS generalnie był od reaktywacji wyżej, w zasadzie przez większość sezonów niż Widzew, tak? Także no, cieszę się, że poprzez to się zmieniło, tak? I jesteśmy wyżej, tak? I udowoliliśmy wyżej, przynajmniej ja patrzę, który jest dwuletni, odkąd jestem głównym właścicielem jakby klubu, także no, w pierwszym udowodniliśmy wyższość na poziomie jakby pierwszej ligi, no teraz Ekstraklasa, no to jest inne, ale wcześniej pamiętajmy, że jednak no, UKS naprawdę miał też dobrą drużynę, rywalizowaliśmy w pierwszej, naprawdę z bardzo wieloma tam graczami, którzy byli ściągnięci za bardzo duże pieniądze, tak, i to też jakby było, także nie uważam, że koniecznie to jest jakby pierwszy fakt, także na pewno UKS miał silną drużynę i to jest jakby i był przeważnie jakby wyżej, no drugie i to się miało tam jako odzwierciedlenie też trochę w wynikach, tak, ale nie uważam, że mentalnie, nie wiem, nie unosiliśmy tych derbów, czy robiliśmy, no pamiętam, no te derby, jak 2-2 były też na UKS-ie, no pierwsza była fantastyczna, drugą, no u siebie jasne, no brakuje, no myślę, że nam wszystkim, no chcemy zwycięstwa, no co dużo mówić, no to jest jakby pod tym kątem, no ale no mówię, to jest przygotowanie, nastawienie, no myślę, że też jakby tak jak pierwszy mecz był ważny, no to jest też kolejny taki mecz istotny u nas, tak, no bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali, no to jest jakby myślę, że bezdyskusyjne. Dobrze, wracamy do pytań od kibiców, kibic Mecenario Jaro. Czytam pytanie dosłownie jeden do jednego, tak zostało zadane. Jak się panu podoba tak długo wymyślana strategia przedstawiona przez zarząd, która przeciętny średnio znający się na piłce kibic ułożyłby w 10 minut? Czy naprawdę to ubrane w korporacyjne słowa przeciętniactwo pełne oczywistości pana zadowala? Znaczy, no, pytanie z tezą, tak? Znaczy, także, no, tak. Nie wiem, znaczy, ja powiedziałem, znaczy, no, w sensie, niech ktoś mi pokaże i powie, jaką unikalną strategię mamy przyjąć, tak? Jakie są unikalne strategie w piłce, tak? No, bo to sobie zadajmy proste pytanie i jakby gdzieś tam, no, bo oczywiście, no, że tak powiem, moja konkluzja jest taka, że większość
to powiedziałem, taka jest w wykonaniu, tak? Gdzie bardzo mało jest, no oczywiście gdzieś tam każdy może tam jakieś przykłady, Bradford, tak, przez chwilę analizy to się wyrównało i gdzieś tam powiem, ten poziom analityki jest naprawdę w większości klubów angielskich, no, na podobnym czy lepszym poziomie, długoterminowo to nie tworzy jakby przewagi, które były, no naprawdę ciężko jest wymyślić bardzo unikalną, w większości jest to wykonanie, no to jest, przeważnie się dzielą jakby te strategie, czy klub gra o sukces sportowy, tak, i jak sukces sportowy, to skąd ma na to pieniądze, tak, czy przychodzą szejkowie jak do PSG i czy Manchesteru i gdzieś tam wtedy jest tylko kwestia wykonania, jak te pieniądze zamienić na najlepszego trenera, tak, no, który poskłada po prostu tam graczy i ściągnąć na gwiazdy, tak, no i druga strategia, no, w klubach, które powiedzmy, no, gdzieś tam ciężko powiedzieć, że grają o trofea, tak, no i wtedy jaki jest model jakby, że tak powiem, funkcjonowania, myślenia, jak przyciągać wtedy kibiców, czy robić, tak, no i to jest, no, a reszta to jest naprawdę dużo jakby pracy jakby w szczegółach, no ta strategia ma to do siebie, że jak jest za szczegółowa, no to powiedzmy pytanie, czy jest strategią, jak jest taka, to jest ogólna, no to jest strasznie ciężkie jakby, no, jest materiał, został przygotowany, pewne kierunki jakby pokazane, ja chętnie się zapoznam, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, wow, patrząc z zewnątrz, skoro to można zrobić 10 minut, no to rozumiem, no proszę bardzo, ja jestem chętny, mój mail tam naprawdę przez LinkedIn można znaleźć, chętnie się zapoznam z lepszą strategią. Tak? Dobra, pan Tomasz zaprasza kibica, żeby przedstawił lepszą w takim razie strategię. A propos tej strategii, obejrzałem sobie tą konferencję prasową wnikliwie. Ta strategia jest 3-letnia na razie, tak? Gdzie pan widzi Widzew za te 3 lata? To ma być klub, który będzie przygotowany do zrobienia skoku jakościowego do powiedzmy top 5 na przykład? Znaczy widzę także, że musimy się przede wszystkim pierwsze, jeżeli chcemy zaatakować jakby górę, to musimy się przesunąć w klubach środka. Tak? Także no to jest jakby i pod kątem, no tu mówimy o wielu rzeczach organizacyjnych, mówiliśmy o sklepie, ale wszystkich innych. Ale przede wszystkim no to jest tak, żeby w tej grupie, no można powiedzieć, klubów środka, tak, do którego należą jakby no, większość klubów, tak, czy tam no, duża część powiedzmy takich ustabilizowanych czy wszystkich innych, no to powiedzmy tutaj zdecydowanie być jakby, że to się mówi, nazywa pretendentem, czy gdzieś tam jakby do wyżej. Tak? I to jest jakby jeden element, który jest ważny. Drugie, musimy mieć poukładane no wiele elementów, że tak powiem, mówiliśmy o scoutingu, czy tak naprawdę się pracuje nad scoutingiem, pozyskiwaniem graczy, to nie jest tylko kwestia pieniędzy, no to jest kwestia nastawienia wszystkich innych mechanizmów, no to wcześniej, także no tutaj ja chciałbym, żebyśmy to zaplecze, tak, które relatywnie można zrobić, czyli można powiedzieć drużyna, no to jest raz infrastruktura, no nie oszukujmy się, tak, no bez infrastruktury, no my po prostu też nie pociągniemy, no to nie jest tak, że te czasy wielkiego Widzewa, że tam nie było i boiska i no niestety, no one nie wrócą, no raczej po prostu nie będą chcieli albo przychodzić, albo po prostu gdzieś się zetną z innymi warunkami i powiedzą, okej, no tutaj jakby długoterminowo, no to nie będą, także no, musimy zrobić infrastrukturę, drugie musimy zrobić wszystkie te elementy, o których trochę mówił jakby trener Papszum na przykład, tak, w Rakowie i gdzieś mu odchodzą, brakowało wszystkich innych, no bo część jest świetnie porobiona, tak, no, mamy tam analitykę, no mamy ileś tam elementów, które są też naokoło, tak, no, praca mentalna jakby zespołem, no to jest, mamy dietetykę, no, którą można powiedzieć, no są, czy one mają jakby czy część zdrowotna, tak, no, która później zmieni kontuzji, tak, czy wszystkich innych, czy przygotowania, które jest, tak, i one na końcu się składają na ileś tam punktów, że powiedzmy z tych graczy się ciska. I to chciałbym przez 3 lata, żebyśmy powiedzmy no, gdzieś tam naprawdę się przesunęli, zbudowali, żeby w pewnym sensie, jak to się mówi, jak tak samochód być do wlania paliwa, który może być po prostu kupno już wtedy dołożonego klubu, który ma określony styl, tak naprawdę no, jakościowych graczy, bo na końcu no, to ciągną gracze, którzy są oczywiście z pozycji topu ligi, tak, jeżeli chce się walczyć o mistrza, no to tak, jak chce walczyć o Ligę Mistrzów, no to też robi określone wzmocnienie Raków, tak, no to my tak samo, jeżeli chcemy walczyć o mistrza, no to w pewnym sensie też będzie taki czas, że trzeba mieć bardzo silny jakby trzon i później go odpowiednio jakby wzmocnić, tak. Ale kilka tych ogniw, no to jest też budowanie, nie budujemy klubu, nie wiem, w oparciu o graczy tam ostatni kontrakt, 30 parę lat, tak, no jak ktoś zauważy, to ściągamy graczy, którzy mogą mieć perspektywę jakby dłuższą, no bo
w każdym zespole są po prostu te ogniwo, one się wymienia co sezon, po prostu trzeba wzmacniać, tak, i na końcu liczy się trzon, no też określony styl gry i to jest też ważne. Oczywiście, oczywiście. Tutaj mam jeszcze pytanie od kibica w kontekście stadionu. Pewno to jest jakaś tam odleglejsza przyszłość. Czy pan sobie wyobraża jako właściciel klubu stadion, rozbudowę obecnego stadionu lub powstanie nowego stadionu w przyszłości Widzewa, który by spełniał nasze oczekiwania i wymagania, jeżeli chodzi o pojemność i o komercjalizację tego obiektu w tym samym miejscu, czy był pan był otwarty na inną lokalizację? No, wyobrażać to ja sobie wyobrażam, no pewnie, że sobie wyobrażam, jakby szczególnie jeżdżąc, no mówię, na trochę stadionów, czy chociażby, no nie wiem, Górnika mi się mega podoba, nawet Jagiellonia też jakby fajny stadion, nie wiem, co jakby Legii, tak, no to są jakby absolutnie, czy taki, no Lechia super przecież, nie, no to są jakby pewnie, że chciałbym mieć większy jakby stadion i potrafię sobie łatwo wyobrazić i jakby też jedno. Drugie, no jest pragmatyka i ciężej mi sobie wyobrazić, że przy obecnym jakby nastawieniu, zbudowaniu, no ktoś wyłoży nam i zbuduje. I problem ze stadionem jest taki, że on nie został zbudowany po prostu no, pod kątem łatwej rozbudowy czy zrobienia. Tak? I to jest duży problem, tak? Bo wszystkie ciągi, wszystkich innych, no to jest naprawdę coś takiego, że nie jest łatwo, że tam dostawimy i to jest proste, przyjemne i szybko możliwe do zrobienia. Tak? I gdzieś tam tak i jest tam, no myślę sobie, no bo też z jednej strony, no jak to zrobić, czy no chciałbym, żebyśmy grali w tym miejscu, to jest nasze miejsce, tak, no to jest jakby pewnie, że stadion Widzewa, no to jest typowo jakby tutaj stadion, no tylko, no też implikacje, no wiadomo, że budowa nowego stadionu, czy rozbudowa, no to też oznacza jakby wyłączenie obecnego, tak, nie oszukujmy się, ale mówię, no te decyzje też nie leżą do nas, tak, no to musi być pewna wola, która oczywiście możemy mówić, no przekaz klubu jest, że chcemy, ale z drugiej strony też jakby miasto powie ok, rozbudowujemy i razem myślimy jak i kiedy, bo myślę, że tu każdy też zna otoczenie ekonomiczne i nikt chyba by nie oczekiwał, że za rok będziemy mieli stadion, ale fajnie byłoby wiedzieć, co będzie za 5 lat, czy za ileś. No na razie jest pewna pragmatyka, no pamiętajmy, że też okres jakby się będzie kończył gwarancji, tak, na stadionu po 10 latach i to jest też, pewne rzeczy będą wychodzić, tak, czy gdzieś tam coraz więcej nakładów na chociażby remonty, czy tego typu rzeczy. Prawda, prawda. No ciężko, poza Łodzią, znaczy no nie ma też jakby na miejscu, no nie oszukujmy się, no miejsc, które jest, no czy nie wyobrażam sobie, raczej widzę, powinien być w tem, no czasowo, czy mógłby grać, no to jest też brakuje w Łodzi obiektów, gdzie moglibyśmy sobie na czas budowy po prostu przenieść, tak, no to jest też jakby słabość całości infrastruktury w mieście. Oczywiście. To właśnie a propos miasta. Widzi pan jakąś poprawę w obecnych relacjach z miastem? I a propos tej infrastruktury i o tym, co nasze środowisko wie doskonale, bo na przykład do mnie osobiście nigdy nie trafiały argumenty, że wszystko zdrożało, materiały budowlane, etc., bo ja sobie przypominam, że trybuna na stadionie UKS-u powstała wcześniej niż cały stadion Widzewa, a koszty wybudowania trybuny versus całego stadionu na Widzewie nie były znacząco różne, prawda? I jak pan teraz to widzi, te relacje z miastem? Czy Widzew teraz będzie na nowo budował te relacje z miastem i cały czas gdzieś z tyłu przypominał, jesteśmy, pamiętamy, że te nakłady były jednak znacząco różne? Znaczy są dwa elementy, tak, no jeden to jest czysto pragmatyczny, tak, no operujemy na infrastrukturze jakby miejskiej, tak, no dostajemy też jakby dotacje miejskie i oczywiście współpracować jakby, no powinniśmy i musimy, tak, no to jest jakby myślę, że truizm oczywisty i z naszej strony będzie się staranie, żeby to były normalne relacje, no dbając oczywiście o też interesy jakby klubu, no tu też jakby nie ma nic innego, że jakby naszym jakby będziemy wskazywać i robić, ale starać się te sprawy po prostu załatwiać, tak, żeby były załatwiane, jakby to jest naszym głównym jakby celem. Drugie są elementy
strategiczne, gdzie oczywiście kilka razy powtarzałem, będę powtarzał i jakby w tym, że i tak samo przez Radę Sportu, w której uczestniczę i też była strategia i też wskazałem infrastrukturę. Oczywiście no, infrastruktura jakby to nawet nie chodzi o równe, sprawiedliwe jakby traktowane. No pewnie, że stadion UKS-u był budowany rok wcześniej, tak umowa podpisana i tam koszty no, były znacząco niższe, tak no, równe koszty naszego na stadion tyle, co prawie jedna jakby trybuna. No, to jest jakby każdy, który jakby patrzy, no to jakby widać, tak, znaczy, i to jest jakby bardziej tylko mnie, powiedzmy, się odnosić do UKS-u, tak, no, bo można powiedzieć, no to jest jakby, ja naprawdę to, że jakby ja się chcę koncentrować na Widzewie, ja chcę być najlepszy w Polsce, to musi być najlepszy w Łodzi, to jest dla mnie jakby tylko pewna droga do czegoś więcej, tak, no, gdzieś tutaj wygrany jakby w Łodzi, no, musimy jakby wskazywać, no, jedno, jesteśmy chyba jedynym klubem w Polsce, tak, którego no, ma za mały stadion w relacji do tego, ile przychodzi kibiców, tak, no, wszystkie kluby mają problem z zapełnieniem stadionu, tak, w różnych, jakby to naprawdę są wyjątki, tak, czy w meczach, no, czy teraz oczywiście Legia, czy Lech, no, to jakby to w zależności od sezonu, ale to też średnio jest o wiele niższa niż potencjał stadionu, tak, jesteśmy jedynym absolutnie klubem, który ma wypełniony i na to powinniśmy wskazywać i jest to duma i dla nas, i dla miasta, i powinno być myślenie w sposób naturalny, tak, no wszystkich osób, które są związane, nie wiem, też jakby z departamentami sportu, czy ogólnie, co zrobić takim, żeby oczywiście wspomóc i jak to rozbudować, no bo wszyscy wiemy, że stadion jest za mały, tak, no, to jest jakby, no już są empiryczne dowody, to nie jest jeden sezon, dwa sezony, trzy sezony, jak to, nie jest to moda, tak, no to myślę, że wszyscy wiemy i tego nam brakuje, tak, no przez to nie wykorzystujemy potencjału, bo mówię, naprawdę nie chciałbym dążyć do maksymalizacji, że tak powiem, z biletu, tak, bo uważam, że to powinno być jakby dostępne na tyle, ile jest gdzieś tam w sposób wyważony, budowany, ale mi brakuje no miejsc, tak, no zapraszanie dzieciaków czy wszystkich innych, kreowanie jakby, no też jakby przyciąganie ludzi jest strasznie ciężkie, jeżeli nie można dostać po prostu biletów na stadion, tak. Także tutaj jest jakby, będziemy naprawdę, no na razie musimy pewne rzeczy poukładać. Proszę mi wierzyć, no pomyślimy, żeby nasz głos jako społeczności widzewskiej był też jasny, tak, oczekujemy, tak, no że tak powiem, mówimy, wypełniamy, głosujemy, że tak powiem, nogami organizujemy 17 największych płatnych imprez masowych w Łodzi, tak, i fajnie jakby to było zauważone i ktoś pomyślał, wow, jak to można wspomóc i zrobić, żeby więcej osób mogło oglądać mecze. Oczywiście. No wracamy do tego, co Tygrysy kochają najbardziej, kibice, czyli te transfery. Kibic Carnero pyta, czy uważa pan, że dokonaliśmy na tyle jakościowe transfery, by zespół się rozwinął w tym sezonie? No znowu powiedzmy, że zespół powinien się rozwijać niezależnie od transferów, tak? No, także to jest pierwszy, tak jakby powiem, że jakby gdzieś tam no też trochę sobie tych różnych tam czytałem rzeczy i wiem dobrze z perspektywy, no tak naprawdę często jakby transfery powodują, pamiętajmy, że transfery, drugą częścią transferów jest oczywiście zawodnicy, którzy są już w klubie, tak? No to nie jest tak, że nie, oni słuchają, mówią, o kurczę, my jesteśmy słabi, tylko transfery, nic nie można. Znaczy, proszę mi wierzyć, no to jest naprawdę, uważam, że mamy też fajny potencjał jakby fajnych jakby zawodników w klubie, którzy no, są w stanie też fajnie grać. To jest jakby pierwsza taka ogólna uwaga. No drugie, no teoretycznie trzy pozycje, tak? No czy można powiedzieć, zaczynając, no, czy będziemy sobie tam no, pozycjami jakby gdzieś tam patrzeć, no ale powiedzmy tak, no, czy Alvarez jakby, czy jest lepszy niż Letnioski, tak, no zobaczymy, tak, no, wydaje mi się, że potencjał może mieć jakby lepszy, tak, i to jest jakby, no będziemy w stanie ocenić, no przynajmniej z tego, co jakby na podstawie scoutingu i wszystkich innych, no to uważamy, że wniesie jakoś, tak, do tego środka, bo tutaj jest potrzebna nam ona w środku jakby pola, tak, cały czas uważam, że jakby ofensywnie gdzieś tam powiedzmy to jakby wzmacniać, tak, no drugie, patrząc, czy Rondić, czy oczywiście Mat no, będzie lepszy od Zjawińskiego, tak, no popatrzymy, wydaje mi się, że jakby poprzeczka nie jest zbyt wysoko jakby zawieszona, także uważam, że będzie to w plus i będzie to rywalizacja naprawdę z Jorim, tak, no ale mówię, no to znowu jakby zobaczymy, na pewno patrząc na charakter, cechy, no wiem, że to jest gracz, który będzie chciał być na boisku i będzie chciał jakby zaistnieć, no tak samo jakby
Silva, no myślę, że Kyle Silver, okej, okay, no, miał rundę taką sobie, no, fajnie te karne strzelał wszystkich innych, ale to nie jest. I to też myślę, że będzie też jakościowy, fajny tym. I pamiętajmy, że wszyscy ci zawodnicy, no to nie są naprawdę 30 parę lat, także też mają perspektywy jakby rozwoju, tak? Także patrząc na trójkę jakby wzmocnień, których jakby mamy, no mam swoje oczywiście nadzieje, jeżeli chodzi o, nie wiem, Tkacza, tak, czy Klimka, zobaczymy, to jest też jakby, ale też naprawdę nie zabieram jakby. No właśnie, kto jest takim czarnym koniem w głowie prezesa Stamirowskiego? Na kogo pan liczy najbardziej, że tutaj będzie taką perełką? Ja nie powiem jednego, bo proszę mi wierzyć, tak samo jak chłopaków, nie wiem, czy Kamila Słowskiego, czy Dawida, który zagrał przecież też w ostatnim jakby chociażby w meczu, których jest, no zobaczymy, jak tam Bert Lendar, czy no naprawdę ja też w nich wierzę, tak? Także nie wymienię jednego, bo jak też ma Filip, jakby uważam pewien potencjał. Także uważam, że wszyscy, którzy się znaleźli, no mają pokazać, tak? Ja nie wskażę, ja nie powiem teraz, jakby mam jakby swoje oczywiście gdzieś tam, nie jestem też tak blisko, tak? Nie oszukujmy się, ja troszkę znam jakby przez, nie jestem w stanie z racji tego, co robię zawodowo, no żeby oglądać jakby wszystkich graczy, być tak jakby blisko, tak? No ale mówię, troszkę słyszę, troszkę też widzę, mam swoje typy, ale mówię, no każdy z nich ma buławy, jak to się mówi, tak? Uważam, że jakby naprawdę z tej grupy mam dużą nadzieję, tak, że będziemy mieli takich dwóch, trzech, którzy no, w przyszłości no, naprawdę dołączą i będą takimi dobrymi ogniwami Widzewa. Jasne, boisko, ten zielony prostokąt wszystko zweryfikuje. Panie prezesie, będziemy już powoli sobie zbliżali się do finiszu. Jest nam jeszcze Łukasz. Łukasz chciał jeszcze zadać jakieś pytanie, więc Łukasz, proszę cię tak w miarę krótko, nie chcemy tutaj prezesa zamęczać za mocno. Halo, Łukasz, jesteś z nami? Nie, tu wystąpił jakiś błąd, może przypadkiem coś nacisnąłem. Aha, tak, dobrze. Dobra. Dziękuję za pytanie. Fajnie. Dobrze, panie Tomaszu. Nie chcę już prezesa męczyć. No wiem, ja lubię, naprawdę uważam, że doceniam, jak wszyscy jesteśmy po to, bo nas widzę, interesuje, także ja nie mam problemu na to też, żeby odpowiadać, można porozmawiać po. Tak, wątków było poruszonych bardzo dużo, to może panie Tomaszu na koniec ja bym pana prosił tutaj takie przesłanie do kibiców na ten nowy sezon, żeby wlać otuchy w serca widzewskich fanatyków tutaj. Jak pan tutaj widzi to, no kilka słów do kibiców po prostu na ten nowy zaczynający się sezon, oby on był dla nas wszystkich szczęśliwy i wspaniały, żebyśmy mieli dużo powodu do radości. Nie, no po prostu bądźmy widzewiakami, tak, no także myślę, że jakby patrzmy ten klub na naprawdę wiele trudności wszystkich innych i miejsce, w którym jesteśmy, no to przede wszystkim, żebyśmy pieli się w górę, tak, no proszę mi wierzyć, ja myślę o tym i to jest, jak doprowadzić ten klub, bo oczywiście chciałbym, żebyśmy tak, jak tu wspólnie jesteśmy, no świętowali Mistrzostwo Polski, tak, no pewnie szybciej niż później, no to nie będę obiecywał, że to będzie tak, staniem do rywalizacji w tym sezonie przyszłym, nie wiem, może się poukłada, na razie powiedziałem sobie, jeżdżę na wszystkie mecze, póki gramy o mistrzostwo, bo na razie mamy tyle samo punktów, co lider, tak, i fajnie, tak, i zobaczymy, jak będzie jakby dalej, ale to jest określona praca, tak, no musimy iść i starać się oczywiście wszyscy, że tak powiem, skoro mówimy sobie razem tworzymy siłę, no to twórzmy tą siłę, tak, no wzmacniajmy się, no nie załamujmy się przy pierwszej, że znam fatalnie zrobieni jesteśmy, naprawdę jak patrzę, no myślę, że większość klubów ma swoje wyzwania i to duże, tak, także no niektóre mają no mega duże, jak to wszystko tam robi dzisiaj, no także jesteśmy w miejscu, gdzie trzeba wykonać dużą pracę i żeby się przesuwać, tak, i patrzeć, kto może coś wnieść, no to oczywiście fajnie, te też jakby dziękuję, bo widzę, jak dużo osób, powiedzmy, nie tylko żyje, się też angażuje i chciałbym szukać płaszczyzn, tak, żeby powiedzmy były, żeby ktoś coś chce zrobić jakby dla klubu, no to taka okazja była, tak, czy ten wątek był tam jakby wcześniejsze uczestnictwo, bo wiem, że no myślę, że to jest dla nas wspólnie ważne. Panie Tomaszu, to jaka pozycja na koniec sezonu pana usatysfakcjonuje, jeżeli chodzi o ten poprzedni sezon, 12 pozycja, czy mierzymy coś poniżej 10, czy po prostu walczymy teraz tak samo o utrzymanie, czy chcemy się ukierunkować na środek tabeli i
tak pan nas widzi w tym sezonie? I oczywiście jakie oczekiwania i przeczucia przed Pogonią Szczecin w najbliższą niedzielę? No bo mam taką naturę, że mi ciężko satysfakcjonować, także myślę, że to jest jakby gdzieś tam trudno mi zostawić. Znaczy, chciałbym, żebyśmy szli w górę, tak? Także no to jest sobie, czy dla mnie oczywiście to jest jakby zespół ma bardzo prosty przekaz, tak? No, gramy o jak największą liczbę jakby zwycięstw, tak? I to jest jeden element, no, gramy po to, żeby powiedzmy ten sezon no, trochę nie wyglądał taką sinusoidą, tak? Tylko żebyśmy jednak też jakby na końcu go kończyli troszkę w innych nastrojach, tak? Bo to jest też kwestia jakby rozkładu. No, chciałbym widzieć naprawdę emocje, no ja w ostatni mecz możemy tam sobie, można się, to nie jest tak, że nie będzie analizy i robienia, wyciągania wniosków, ale jest tam zaangażowanie, widzę tą wolę, że chcieliśmy to wygrać, tak, i to jest jakby też wolę niż gdzieś tam, nie wiem, takie bezemocjonalne, bezpłciowe jakby wygranie, tak, no także tutaj to bardzo mi, żeby trochę było takich meczy, no które zostaną, tak, no w zeszłym sezonie zdobyliśmy z pierwszą czwórką, nie wiem, 3 punkty, tak, no policzmy sobie tam, co z Legią zremisowaliśmy, z Lechem 2 razy przegraliśmy, no z Pogonią mieliśmy remis. I z Rakowem. Rakowem, tak, no remis tutaj, nie, 3 punkty. To jest jakby pierwsze, no to fajnie byłoby, bo brakuje nam chyba takiego meczu z drużyną, można powiedzieć, tej czołówki, w której byśmy wyszli zwycięstwo i to tak zdecydowanie fajnie, jak nie wiem, pamiętając, jak wygraliśmy, myślę, że bez dyskusji nie z Krakowią, z Zagłębiem Lubin, tak, no to były takie momenty, że powiedzieliśmy super, no Wisła Płock też wtedy grała świetnie, tak, no, także to też był z kolei ciężki mecz, tak, trochę się poukładał, ale powiedzmy naprawdę fajnie. Także no życzę sobie, żeby takich meczy, takich, które zostaną nam w pamięci, tak, no pewnie, że rzeczywiście mamy tu derby, mamy Legię, tak, no we wrześniu na początku też znowu jedziemy do Warszawy, nie wygraliśmy w XXI wieku, także na pewno chciałbym, żeby z tego sezonu było kilka meczów, które po paru latach każdy powie, wow, pamiętam ten mecz, fajnie było, no, tak, nie wiem, zeszłego też z Pogonią, na przykład te 3-3 na początku rundy, super był meczek, tak, no, to naprawdę było takie mecze, jakie chciałbym widzieć, powiedzmy, na Widzewie, mimo że nie wygraliśmy, ale to był jakby naprawdę super jakby mecz, także życzę sobie, żeby takich meczy było jak najwięcej, żebyśmy trochę z tej górnej półki, że tak powiem, też jakby zwycięstw jakby było, czyli pokazało jakby pewien potencjał, no na pewno chciałbym, żebyśmy, no te 41 punktów są cele, żebyśmy jak najwięcej zdobyli, tak, no więcej niż 41. No zobaczymy, to nie ma wymiernych, no ma zespół po prostu iść w górę, tak, to jest jakby z mojej strony. Drugie, no ważne, żebym po prostu chciał widzieć trzon na kolejny sezon, tak, no dla mnie pewien jest proces, jak było pytanie, gdzie widzę za 3 lata, no chciałbym, żeby po prostu widać było, że ten trzon przynajmniej mamy jakby na kolejny sezon, żeby po prostu było na czym budować, tak, żeby gdzieś tam wchodzić, żeby to była jakby spójność. I to jest jakby z mojej strony, patrząc na sezon, no Szczecin, no wybieram się do Szczecina, w zeszłym zaczynaliśmy też, byłem jakby, tak, no fajny był mecz, jak no Fawłowski wtedy tutaj jakby, no tak ładnie się to wszystko zaczęło, no szkoda tam później trochę dalej, także no ta bramka z dystansu. No tak, no takie trochę tak jakby, no ale fajne była atmosfera, na pewno to się też byłem, też potwierdzam, bardzo fajnie. Także no na pewno to jest jakby i ta syrena, wszystkie, ja lubię takie, tak, no, tak samo jak Zabrze, no, to jest jakby, też się czuję, że to jest takie. Ale w Zabrze nie wspominamy dobrze, panie Tomaszu. No nie wspominamy, ja mówię tak w ogóle atmosferę, na pewno, że tam trochę niesprawiedliwie, tak, te 0-3, no to nie było takie sprawiedliwe, uważam, że tam powinniśmy strzelić tam co najmniej jedną, także trochę nie odzwierciedlało, no tak, no ten początek się fatalnie też jakby zostawiliśmy, przecież tam Podolskiego nie można tak zostawiać sobie radośnie, jak tak jakby był w tym meczu. Tak, znaczy nie, no liczę, no mam, wiem, że ciężki Pogoń jest fajnym zespołem, mi się podoba, jak grają, także uważam, że mają sporo tam jakości i sił chyba, no zobaczymy, ile stracą, jakby, nie wiem, jaki jest tam wynik teraz, czy tam jak tam grają. Wygrywali 1-0 chyba, tak? Po bramce Grosickiego, tak. A, no to ale nie wiem, jak teraz.
No, ale mówię podróż, no zobaczymy. No będą w nocy, czy jutro wracać, także zobaczymy. No to samo chyba z Lechią, nie? Bo Lechia też grała. To też później jakby też. Tak, to chyba trochę mit, panie prezesie, nie? To trochę mit taki. Zagrali tam, tak. Dlatego się mówię mentalnie, żebyśmy się nie szykowali, że oni tam będą ledwo biegać, bo myślę, że jakby biegać będą, tym bardziej, że myślę, że stadion będzie wypełniony. Widzę, jednak przyciąga też. Także liczę na dobry mecz i mamy trochę atutów, tak? I jest kilku zawodników, którzy no, myślę, że mogą pokazać coś taki błysk, tak? I to przyniesie. No, także tutaj jadę z dużymi nadziejami, tak? No, także liczę, jak powiedziałem, będę jeździł, póki walczymy o mistrzostwa, czyli ja ciągle mamy tyle co lider. Panie prezesie, 80 minuta, 4-2 powiem wygrywa w tej chwili. 4-2. No, mają, to widać, tą siłę ofensywną mają, nie? Także tutaj to jest jakby sobie tam, co prawda ten pierwszy mecz tam chwilkę patrzyłem z Wartą, no to nie był jakiś tam wybitny, ale ofensywnie no mają jakoś pewną z przodu, tak? No to jest jakby kilku tam jest, no ale widać, że można też im bramki strzelać, tak? Także tutaj no. Myślę, że nie stawiałbym na 0-0, jeżeli ktoś obstawiał meczem, no to nie wydaje mi się, że na pewno w tym nie było 0-0, tak? Także tu jest jakaś taka moja intuicja, a druga, no to naprawdę super byłoby, jakby troszkę więcej tych bramek było dla nas, nie? To byłoby mega. No jak nie, no to trudno, szykujemy się na następne mecze, tak? Nie, myślę, że trzeba walczyć o 3 punkty, też tak obstawiam, że tu będzie wesoły mecz. Czy wesoły, znaczy, no tak, znaczy możemy nazwać, no chcemy, żebyśmy otwarcie grali, nie musimy murować, tak, no to jest jakby, no chciałbym, żeby ten widzel był, że no nie jedziemy i tam czekamy 0-0 i może jakaś kontra wyjdzie, tak, no bo też w zeszłym sezonie to chyba wszystkich ujęło, że okej, no mieliśmy ile, 4 punkty po 5 kolejkach, nie, to też nie mieliśmy wcale jakiegoś tam fajnie, że nam ten Białystok wtedy wyszedł, ale powiedzmy graliśmy w piłkę, tak, graliśmy do przodu. Tak, i gdzieś tam w pewnym momencie to zatrybiło, tak, i też ze słabszymi drużynami troszkę z ograniu zaczęło to jakby funkcjonować. A nie boi się pan, że teraz będziemy troszkę rozczytani na tle tych lepszych zespołów? No bo już nie jesteśmy zespołem nowym, który wchodzi z pewną jakością. No jest, no Raków też został rozczytany i co z tego, nie? I tam powiedzmy każdy, no. W zeszłym sezonie co Raków nie można było rozczytać, czy zrobić, no większość drużyn jakby można jakby rozczytać. No pamiętajmy, że pewne zespoły w polskiej lidze to nie jest tak, że zupełnie można zmieniać jakby, że tak powiem, taktykę wszystkich innych, tak? Większą wartością jest, żeby te wszystkie dużo elementów było. Oczywiście później są błyski graczy i pewne indywidualne elementy dopasowane do każdego z przeciwników. Ale trzeba przyznać, że trener Niedźwiedź trochę pozmieniał, więc tym rozczytaniem może nie będzie tak wcale źle. No na pewno nie mówisz, że nas rozczytałem. Myślę, że to nie jest tak, że nas ktoś rozczytał. Myślę, że ileś tam elementów jakby było po naszej stronie też w tym wszystkim, tak, że gdzieś tam się to jest, mówię, nie, taki złożony, także nie bałbym się, że widzę, to już jest tam rozczytany, zrobiony. No pewnie, że jest trudniej, tak, no każdy jakby patrzy i gdzieś tam, ale tam to w relacji do innych drużyn tak samo, no my też możemy innych też rozczytać, nie? To jest też jakby z drugą stronę też to działa, to nie jest tak, że większość drużyn nie jest w stanie po prostu zmieniać nagle no, tam taktyki, czy grać zupełnie innym jakby systemem, no to jest po prostu niemożliwe. No zobaczymy, no to jest jakby każdy ma swoje zmartwienia, no trener też ma swoje jakby jak poustawiać, jak że tak powiem wykrzesać jakby z tej drużyny co najlepsze. No dobrze, ja myślę, że panie Tomaszu, 22:25 i tak jak zwykle jest tutaj zawsze dłużej. No właśnie. Moglibyśmy tak o Widzewie rozmawiać godzinami i pewnie wszyscy byśmy się o 6 zorientowali, że minęło 10 godzin i dalej nie porozmawialiśmy na wszystkie tematy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za zaakceptowanie zaproszenia. Myślę, że tak jak poprzednim razem, teraz też było bardzo konkretnie, rozmawialiśmy na wszystkie tematy i te łatwe, i te trudniejsze. Na tym taka jest formuła tego programu, myślę, że przyjęła się i życzę spokojnej nocy ze swojej strony i oczywiście 3 punktów w Szczecinie. To życzmy sobie, także jeszcze raz gratulacje z okazji pierwszej rocznicy tak programu, także do świętowania, pewnie pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj wytrwali jakby przedtem, no i życzmy sobie jakby, no, dobrego sezonu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Kłaniamy się nisko. Prezes już był drugi raz u nas, więc myślę, że nie ostatni. Myślę, że było w porządku. Dobrze, dziękuję. Jasne, każdy, że sobie miał okazję też jakby wysnuć wnioski. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo.